Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam Panie, przede wszystkim Panów Posłów. Witam przybyłych gości. Witam Pana Ministra Mikołaja Dorożałę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody. Witam Pana Bogdana Jaroszewicza, Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw ochrony zasobów przyrodniczych. Witam dyrektorów regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych w Białymstoku, pana Tadeusza Wilczyńskiego, w Gdańsku pana Marka Kowalskiego, w Krośnie pana Mariana Pigana, w Radomiu pana Wróblewskiego Romana, we Wrocławiu pana Dziecielskiego Jana, przepraszam najmocniej, oraz zastępcę dyrektora regionalnego w Szczecinie pana Macieja Szable. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w trybie artykułu 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, o którego przedstawienie poproszę pana przewodniczącego Sałka. Sam tytuł jest przedstawiony chyba na jednej, półtorej strony, w związku z tym tytułu nie będę przytaczała. Dotyczy, mówiąc krótko, omówienie wyników konsultacji społecznych. Ale co do szczegółów, bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Sałek. Dziękuję uprzejmie, szanowni państwo. Dasz Bur, witam wszystkich uprzejmie. Dziękuję pani przewodniczącej za zwołanie tego spotkania specjalnego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w trybie 152 ust. 2 regulaminu Sejmu. Sprawa, o którą dzisiaj wnioskowała grupa posłów, jest bardzo ważna, bo związana z konsultacjami społecznymi, ale zanim już przejdę do tematu związanego z meritum naszego spotkania, to chciałem powiedzieć, że po raz 14 zgłaszam uwagę do pana ministra Dorożały, mówiącą o tym, że do dzisiaj członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i z koalicji, i z opozycji nie otrzymali analiz społeczno-gospodarczo-przyrodniczych dla tak zwanego moratorium. O tym moratorium dzisiaj będziemy mówić. Ja będę za każdym razem przypominał o tym na każdym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, że resort nie wywiązał się z tej obietnicy, którą pan minister kiedyś w stosunku do posłów złożył i dzisiaj mówię już o tym po raz 14. Przy tej okazji też chciałem zauważyć, że szanowni państwo, stała się sprawa zadziwiająca, dlatego że wniosek, o który dzisiaj będzie omawiany, został złożony przez grupę posłów do sekretariatu komisji 12 września 2024 roku. W świetle moich informacji na drugi dzień sekretariat komisji przesłał do resortu prośbę o materiały na dzisiejszą komisję. Okazuje się, że my dopiero z resortu jako posłowie, podkreślę, koalicji i opozycji, dopiero dzisiaj rano około godziny 9 dostaliśmy materiał do dyskusji na tej komisji specjalnej. No chyba to nie są już, delikatnie mówiąc, dobre obyczaje ani przepis prawa, który wymusza na resorcie współpracującym z daną komisją branżową, że takie materiały powinniśmy mieć co najmniej kilka dni wcześniej. No i w mojej opinii sprawa jest skandaliczna, że dopiero dzisiaj w tak poważnej sprawie, w tak obszernym materiale, dopiero dzisiaj posłowie dostali ten materiał. I ostatnia jeszcze rzecz, troszeczkę odbiegająca od dzisiejszego spotkania. Chciałem podkreślić, że od wiosny tego roku czekam na odpowiedź na interpelację numer 2426 w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych na substancji Lasów Państwowych. Ja nie wiem, panie ministrze, dlaczego do tej pory ja tego materiału, odpowiedzi na interpelację moją 2426 nie otrzymałem, będąc w tamtym tygodniu na kontroli poselskiej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Pozyskałem informację, że państwo jako resort już dwukrotnie mieli przekazaną tą informację jako wsad na odpowiedź na moją interpelację w maju tego roku i nie wiem, z czego ta zwłoka wynika. To tyle wprowadzenia tradycyjnych opowieści, szanowni państwo, na naszej komisji. Teraz już przechodzę konkretnie do dyskusji i uzasadnienia wniosku, który dzisiaj będziemy omawiać. Mamy taką sytuację, że w ramach wielkiego otwarcia dialogu, który miał się odbywać pod rządami obecnej koalicji, dyskusji ze społeczeństwem obywatelskim, obywatelami i obywatelkami, wszystkimi interesariuszami,
i wielkich konsultacji społecznych w związku z tym, że pani minister Paulina Henning-Kloska w styczniu tego roku wydała polecenie do dyrektora generalnego Lasów Państwowych wyłączające ze zrównoważonej gospodarki leśnej blisko 100 tysięcy hektarów. Później wskutek kolejnych poleceń i dyskusji albo dyspozycji, tak to należy rozumieć, ze strony resortu do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, która w moim zdaniem znajduje się pod pewną presją, doszło do tak zwanych konsultacji, już używam pewnej nomenklatury praktycznej, konsultacji czerwcowych, które okazało się nie były po myśli Ministerstwa Środowiska i Klimatu ze względu na to, że wówczas obywatele i obywatelki, a także organizacje pozarządowe wypowiedziały się przeciw moratorium. W związku z tym zażądano od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych korekty tego moratorium i zmiany i zażądano nowych konsultacji. Ja je nazywam konsultacjami drugimi, tak zwanymi sierpniowymi, które to sierpniowe konsultacje okazało się, że też nie poszły po myśli resortu, ponieważ wzięło w nich udział około 77 tysięcy osób, podmiotów, organizacji, które w sposób jednoznaczny wypowiedziały się przeciw temu, aby to moratorium było kontynuowane. Jednocześnie dzisiaj mamy 9 października, to moratorium obowiązywało do końca września tego roku i okazuje się, że pani minister zaniechała wzięcia pod uwagę tych opinii, które pojawiły się w tak zwanych konsultacjach sierpniowych, które były druzgocące dla resortu środowiska, a w wielkim skrócie mówiąc, były za tym, aby utrzymać polski model gospodarki leśnej i odejść od tych pomysłów, które były zawarte w poleceniu pani minister. I niestety to polecenie zostało wydłużone w sposób bezterminowy. Moja opinia jest taka, że to polecenie jest nielegalne. Ja nie będę go uzasadniał po raz kolejny, dlaczego jest nielegalne. Wydaje mi się, że kiedyś przyjdzie czas na to, aby to wyjaśnić. Ale teraz, szanowni państwo, już przechodząc konkretnie do spraw, które są związane z tymi konsultacjami. No więc te konsultacje odbywały się w 5 dyrekcjach regionalnych RDLP, które pierwotnie były objęte tym moratorium. To był Białystok, Gdańsk, Krosno, Radom i Wrocław. We wniosku, który dzisiaj zawarliśmy jako grupa posłów do tego, aby było to agendą naszego spotkania i aby przekazać materiały, które były związane z tym posiedzeniem, te materiały, podkreślę jeszcze raz, zostały przekazane posłom dopiero dzisiaj, 2 godziny temu, więc trudno było się z nimi zapoznać. No to są też materiały, które są przygotowane niechlujnie, z tego względu, że między innymi tabelki nie określają dokładnie, dopiero z tego co zauważyłem, sekretariat komisji dokonał pewnej korekty długopisem, która tabelka jest do której regionalnej dyrekcji lasów państwowych. Natomiast pytanie zasadnicze i takie ogólne, w jaki sposób ministerstwo wzięło pod uwagę wyniki referendum, bo w momencie, przepraszam, nie referendum, a konsultacji, bo w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji w ramach komunikacji ze strony resortu, że jak kierownictwo resortu zorientowało się, że kolejne konsultacje państwo przegrali, mówię w pewnym cudzysłowiu, to nagle zaczęły płynąć komunikaty ze strony resortu, że to nie był plebiscyt. No trudno w tej sytuacji mówić o tym, jeśli obywatele, obywatelki zabierają głos, jeśli organizacje pozarządowe zabierają głos, to chyba ten głos społeczny należałoby wziąć pod uwagę. Szanowni państwo, ja sprawami środowiskowymi już troszkę się zajmuję, troszkę czasu i ja nie pamiętam takich konsultacji, w których brało udział 77 tysięcy ludzi. Mało tego, to były konsultacje, które były drugi raz powtórzone. Były powtórzone, bo te pierwsze czerwcowe, no też okazało się, że nie wyszły po myśli ministerstwa. Więc teraz pytanie w ramach omawiania tych punktów, które mamy tutaj przedstawione w agendzie naszego spotkania. Pytanie, w jaki sposób resort środowiska
ma zamiar wziąć pod uwagę te propozycje, te wyniki tych konsultacji. To jest jedna rzecz. W jaki sposób, czemu to opóźnienie takie duże wystąpiło w przekazaniu informacji członkom komisji? I ja bym, pani przewodnicząca, teraz postawił kropkę, jednocześnie zastrzegając, że będę chciał później jeszcze zabrać głos. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję, pani przewodniczący. Oddaję w tej chwili głos panu ministrowi. Z prośbą o przedstawienie informacji, ale też o odniesienie się już do tych wniosków i próśb, o których mówił pan przewodniczący. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja może zacznę od podziękowań, bo to jest, myślę, bardzo ważne. Chciałem, szanowni państwo, podkreślić, jak ogromną, tytaniczną pracę wykonali pracownicy Lasów Państwowych, regionalni dyrektorzy Lasów Państwowych, którzy są tutaj dzisiaj z nami na sali, pracownicy w terenie, którzy w duchu tego, o czym mówiliśmy od początku, w duchu tego, że chcemy stworzyć system konsultacji. Mam prośbę, przepraszam panie ministrze, to jest bardzo słaba akustyka. Bardzo proszę o rozmowy telefoniczne, przeniesienie na korytarz, ponieważ wszyscy w nich uczestniczymy. Bardzo proszę o kontynuowanie, panie ministrze. Właśnie w duchu tych konsultacji, o których mówiliśmy, to była gigantyczna praca. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, pan dyrektor Wilczyński, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pan dyrektor Pigan, który mimo, że jest od niedawna na tym stanowisku, wykonał też ogromną pracę, żebyśmy mogli te dane dobrze przeanalizować. Pan dyrektor Dzięcielski we Wrocławskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, szanowni państwo, to kolejne miejsce. Mamy również, drodzy państwo, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, dyrektor Wasiak, dzisiaj dyrektor Wróblewski, który zastępuje dyrektora Wasiaka, i również Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Gdańsku, pełniący obowiązki dyrektora, pan dyrektor Kowalewski. To jest ogromna, ogromna praca. Szanowni państwo, wielkie, wielkie podziękowania należą się do państwa i do wszystkich, którzy pracowali przy tym projekcie. Tak jak państwo zaczęliście w tych materiałach, no trochę odpowiadając tutaj też na te zarzuty kierowane przez pana posła Sałka, to jest ogromna praca, ogromna ilość materiałów, ogromna analiza angażująca wielu pracowników Lasów Państwowych, wielu pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby to przygotować dobrze, żebyście państwo mieli fachowe materiały, konkretne liczby, konkretne dane i też w sposób wyraźny zaznaczone, w jakim kierunku cała ta sytuacja poszła. Bo to przejęzyczenie, z całym szacunkiem, panie pośle, o referendum, to traktuję trochę jako taką freudowską pomyłkę, bo to nie było referendum. To były konsultacje, szanowni państwo. I my 11 lipca pismem z Ministerstwa Klimatu i Środowiska dosyć wyraźnie opisaliśmy zakres tych konsultacji, jaki był przedmiot przeprowadzania tych konsultacji w tych konkretnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Głównym zadaniem merytorycznym było wskazanie tych obszarów i konkretnego wsparcia dla przedsiębiorstw leśnych, które funkcjonowały na terenie konkretnych leśnictw, nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, po to, aby zapewnić, zgodnie z umową, obowiązującą umową z Lasami Państwowymi, aby zapewnić pełną realizację tych umów, które były przewidziane, i mówimy tutaj o kilku podmiotach. My wykonaliśmy tą ogromną pracę po to, żeby indywidualnie każdego przedsiębiorcę, który jest tam w terenie, funkcjonuje, wesprzeć i spowodować, aby te założenia umowy, to minimum gwarantowane umowy, które jest przyjęte w tej umowie z Lasami Państwowymi, było zrealizowane. No i jakby cały koncept tych konsultacji był właśnie o tym. Więc, drodzy państwo, te materiały, które państwo zobaczyliście, to była też dyskusja, która toczyła się przez tygodnie wcześniej w ramach tych konsultacji, jakby w tej pierwszej edycji, później w tej drugiej edycji. My to naprawdę chcieliśmy zrobić. Zdawaliśmy sobie oczywiście z tego sprawę, że przez drugą stronę sceny politycznej ten moment będzie próbą wykorzystania tej sytuacji
do pokazania, że to moratorium to jest niepotrzebne, że to tylko zło i tak dalej, i tak dalej. I państwo oczywiście to dość umiejętnie próbowaliście zrobić, ale nie do końca się to udało. W tych materiałach, które państwo możecie zobaczyć, z podziałem na wszystkie regionalne dyrekcje lasów państwowych, które brały udział w tych konsultacjach, wyraźnie widać, z czym mieliśmy, szanowni państwo, do czynienia. Mieliśmy do czynienia z zaprzeczeniem idei konsultacji. Druga strona też podnosiła ten temat kilkukrotnie, mówiąc o tym, że no tutaj nie możemy mieć do czynienia z jakimś systemowym wysyłaniem uwag, prawda, że jakieś organizacje sponsorowane, tak, za niemieckie pieniądze wysyłają tutaj uwagi i tak dalej, ale jak państwo to robicie w drugą stronę, to jest okej. I proszę, szanowni państwo, zwrócić uwagę, jak wygląda to na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Z blisko 53 tysięcy wniosków, które wpłynęły, mamy 222 uwagi merytoryczne. Czyli de facto te uwagi, które konkretnie odnosiły się do tego przedmiotu konsultacji, który uruchomiliśmy, które dokładnie pokazywały, te osoby wskazały dokładne miejsca, dokładne procesy, które powinny się zadziać po to, żeby wesprzeć te konkretne przedsiębiorstwa leśne, zakłady usług leśnych, które tam funkcjonowały w danym terenie. To daje, szanowni państwo, procentowe zestawienie 0,4% w stosunku do całości ilości tych wniosków. Ta liczba może robić wrażenie, ale macie państwo, szanowni państwo, te materiały też, które państwo otrzymaliście, to widać, jak to było zarządzane. Tam są setki, tysiące identycznie brzmiących maili, identycznie brzmiących wniosków. To było koordynowane, sterowane i to nie ma nic wspólnego z konsultacjami społecznymi, które powinny odpowiadać na te konkretne pytanie, które było zadane w tym piśmie, jeszcze doprecyzowane w tym piśmie z 11 listopada. Spójrzmy dalej, szanowni państwo, również te materiały, które państwo macie. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. 13 tysięcy wniosków, 13 020, 250 unikatowych wniosków merytorycznych. Reszta to są maile wysyłane defaultowo z taką samą treścią. 2% całości tych zestawień i wniosków, które trafiły do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Mogę państwu przytoczyć kilka przykładów. Cytuję. Sprzeciw wobec ograniczeń w wycince drewna w Puszczy Knyszyńskiej. 479 wniosków brzmiących dokładnie tak samo. Poparcie dla propozycji Nadleśnictwa Płaska. 621 wniosków o identycznej zbliżonej treści. Kolejny przykład. Dalej. Zabierając głos w dyskusji społecznej na temat moratorium na wycinkę lasów, wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji zawartych w moratorium z dnia 8 stycznia. 533 wnioski brzmiące identycznie, dokładnie tak samo. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Tutaj mamy, szanowni państwo, blisko 6 tysięcy wniosków, które wpłynęły, z czego 355 to są wnioski merytoryczne. Reszta to samo, powtarzane wpisy, kopiowane, wysyłane masowo ze skrzynek, również posłów opozycji. To daje, szanowni państwo, 5,7%, jeśli chodzi o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu. 94,3% głosów, które wpłynęły, mają charakter niezwiązany z przedmiotem tych konsultacji, które były ogłoszone. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Kolejna sytuacja. Tutaj macie państwo 2647 wniosków, z czego 120 wniosków merytorycznych. To daje 95,6% wniosków, które spłynęły, które nie mają związku z tymi konsultacjami, są wyrazem jakiejś aprobaty albo dezaprobaty politycznej, co nie było przedmiotem tych konsultacji, które były organizowane. Podobnie wygląda sytuacja w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Z ogółem ponad 1100 wniosków, 81 wniosków miało charakter merytoryczny, odnoszący się konkretnie do tego przedmiotu, który był postawiony w tych konsultacjach. Więc, szanowni państwo, trochę odnosząc się ad vocem do tego, co powiedział pan poseł Sałek, ja rozumiem, panie pośle, że to jest jakieś paliwo polityczne, które pan będzie eksplorował przez najbliższy czas. Ja bym sugerował, żebyśmy zajęli się naprawdę rzeczami, przed którymi teraz stoimy, i wyzwaniami, które trzeba podjąć, jak chociażby kwestie usprawnienia recyklingu drewna, gdzie pana rząd przez te 4 lata nie zrobił nic w tym temacie. Nie wiem, czy pan wie, są poważne firmy w Polsce, będziemy, które nie są w stanie konkurować na przestrzeni europejskiej, dlatego że państwo unimożliwiliście
i nie zrobiliście nic w tym kierunku, żeby ten recykling drewna usprawnić. Mamy kwestię rozporządzenia w sprawie spalania pełnowartościowego drewna w masowej energetyce. To są konkretne rzeczy, które pomogą polskim przedsiębiorcom, pomogą polskim firmom konkurować na rynku w Polsce i w Europie. Da się chronić lasy i da się wspierać polski przemysł drzewny. Te konsultacje, szanowni państwo, one były potrzebne. One były potrzebne, bo też pokazały nam, z jakim zakresem manipulacji mamy do czynienia. W jaki sposób w Polsce dzisiaj mamy rozmawiać rzeczowo w przedmiocie, który dotyczy konsultacji społecznych, chcemy zaangażować lokalne społeczności, kiedy państwo wykorzystujecie to do swoich celów politycznych. To nie było referendum. My mieliśmy pomóc konkretnym przedsiębiorcom, a państwo mieliście w nosie tych przedsiębiorców i robiliście wszystko, żeby zbić jakiś kapitał polityczny, opowiadając historię, panie pośle, o tym, że w jakiś sposób teraz chcemy wykończyć polskie lasy, pewnie cały czas sprywatyzować, sprzedać Niemcom i tak dalej, i tak dalej. To nie było o tym, szanowni państwo. Dlatego apeluję i bardzo proszę, te materiały, które państwo otrzymaliście, pokazują prawdę. Pokazują, jak jest. Bo tak wygląda, szanowni państwo, rzeczywistość. I kto z państwa, niech teraz podniesie rękę, z tych, którzy najbardziej w tym obszarze protestowali, kto z państwa pochylił się nad losem tych konkretnych zakładów usług leśnych? Kto z państwa tam pojechał, sprawdził i kto z państwa wziął udział w tych konsultacjach, żeby ten konkretny zakład usług leśnych w Krośnieńskiej Regionalnej Dyrekcji czy w Białostockiej Regionalnej Dyrekcji wesprzeć w kontekście swojej merytorycznej uwagi? Dając merytoryczną uwagę, co zrobić, żeby zapewnić tym zakładom usług leśnych minimum gwarantowane, które wynika z umowami z lasami państwowymi. Właśnie my to zrobiliśmy. O tym były te konsultacje. I drodzy państwo, od lutego, może pan, panie pośle, nie wie, bo pan jest skupiony bardzo na kwestii dotyczącej skutków gospodarczych. Ja po raz 15 panu odpowiadam, że rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Wszystkie dokumenty są w obiegu. Być może pan potrzebuje czegoś specjalnego. Nie wiem, czego pan, panie pośle, potrzebuje, ale skutki gospodarcze, o których pan tak szeroko opowiada, nie istnieją w szerszym kontekście, a w lokalnym kontekście o tym były te konsultacje. I my w lutym w ministerstwie, szanowni państwo, w lutym przyjęliśmy specjalną ścieżkę derogacji dla wszystkich regionalnych dyrekcji lasów państwowych w kontekście każdego pojedynczego zakładu usług leśnych, który każdy mógł wystąpić na tą ścieżkę przez regionalnego dyrektora lasów państwowych, żeby wesprzeć ten konkretny zakład, który funkcjonuje w terenie. I my pracujemy wspólnie z regionalnymi dyrektorami w tym obszarze i o tym były też te konsultacje. Zakłady działają, zakłady funkcjonują. Nie ma skutków gospodarczych, panie pośle. Skutki gospodarcze są w tym, że wy nie potrafiliście przez te lata, blokując wszystko, bo nie potrafiliście sobie poradzić z kwestią odpadów, zablokowaliście możliwość recyklingu drewna, sprowadzania drewna dla poważnych podmiotów gospodarczych w Polsce, które tracą konkurencyjność i my musimy teraz to naprawiać. Bo pan będzie opowiadał o tym, że Włosi prześcigają polskie firmy w produkcji. Wie pan dlaczego? Dlatego, że wykorzystanie materiału z recyklingu potrafią lepiej zastosować, niż my to zrobiliśmy przez te ostatnie lata za waszych rządów. I my właśnie to usprawniamy systemowo, nie wylewając dziecka z kąpielą. Szanowni państwo, to w zasadzie tyle. Liczę na rzetelną dyskusję. Chętnie odniesiemy się wspólnie z regionalnymi dyrektorami lasów państwowych, jeśli macie państwo jakieś konkretne pytania. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym przekazie, to chciałbym, żeby opinia publiczna też się dowiedziała, że próba zmanipulowania konsultacji społecznych, wywrócenia demokracji do góry nogami, to, co państwo z Prawa i Sprawiedliwości i z kilku innych ugrupowań potraficie robić bardzo dobrze, się nie udała. Bo dzisiaj ludzie mogą zobaczyć, jak naprawdę wyglądały te konsultacje i jakie rzeczywiste wyniki dzisiaj są i kto tak naprawdę zajmował się tymi konkretnymi zakładami usług leśnych, tymi przedsiębiorcami tam w lesie, kto naprawdę chciał im pomóc, a kto chciał zbić na tym kapitał polityczny. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję za informację. Mam ogromną prośbę, żebyśmy podeszli do tej sprawy problemowo, bo niezależnie od tego, kto złożył ten wniosek, to jednak wynik konsultacji daje, myślę, że nam wszystkim do myślenia. Dlatego bym bardzo prosiła, żeby może obniżyć tutaj temperaturę. Natomiast gwoli informacji, panie ministrze, mam ogromną prośbę. Może pan minister Sałek nie otrzymał, ale ja też nie otrzymam informacji dotyczącej skutków społeczno-gospodarczych. W związku z tym taka jest prośba członków komisji. Ja do pana proszę, pana osobiście jeszcze raz o to proszę, wysyłam pismo w tej sprawie, że przedstawił pan nam na piśmie informacje dotyczące konsultacji społecznej i skutków społeczno-gospodarczych.
To jest protokół. Zwróciłam się również do pana marszałka o informację ustną. Informację ustną. Chcielibyśmy mieć tą informację również na piśmie. Myślę, że jeżeli są materiały, nie ma w tym większego problemu, żeby to przygotować i przekazać członkom komisji, która składa się z członków wszystkich klubów poselskich i parlamentarnych. Bardzo proszę, już są zgłoszenia do głosu. Najpierw pan przewodniczący Paweł Sałek, następnie pani przewodnicząca Lenartowicz i pani Elżbieta Burkiewicz i osobne kolejne tak zgłoszenie przyjmuję. Bardzo proszę, jeżeli będziemy się trzymać czasowo, to tak bym prosiła, że około 3 minut proszę na wypowiedź. Dobrze, to ja już przechodzę do rzeczy. Ja chciałem zauważyć, kontynuując myśl pani przewodniczącej, że jak mieliśmy komisję w styczniu tego roku, to pan minister powiedział o tym, że analizy społeczno-gospodarczo-przyrodnicze dla wprowadzenia moratorium, czyli polecenia pani minister Kloski ze stycznia są. To jest w protokole. Są, więc my oczekujemy już kilka miesięcy, żeby pan te analizy społeczno-gospodarczo-przyrodnicze nam przekazał, no bo po co je trzymać tyle w ministerstwie, jak my prosimy od stycznia o to. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, panie ministrze, ja bym chciał, żeby pan mnie tutaj nie tykał politycznie, bo ja przed tą kadencją Sejmu, bo już pan tak lubi, że tak powiem, indywidualnie dotykać spraw, pracowałem akurat u pana prezydenta, więc to trochę nie ten adres, jak ma pan do mnie jakieś uwagi albo pretensje. Druga sprawa jest taka, proszę państwa, państwo nagle udowodnili w tej wypowiedzi pana ministra, że wy robiliście te konsultacje dla Zakładu Usług Leśnych. Przecież na tych komisjach w Sejmie opowiadaliście, że z Zakładami Usług Leśnych przez miesiące w ogóle nie ma żadnego kłopotu. Będą podpisane aneksy, są procentowe ujęcia, że można rozszerzyć albo zwiększyć, albo zmniejszyć ilość prac wykonywanych przez Zakłady Usług Leśnych i nagle my się dzisiaj dowiadujemy po tym, co pan powiedział, że to były konsultacje tylko dla Zuli. To nie były konsultacje dla przyrody? No wydaje mi się, że zawsze opowiadaliście o tym, że to były konsultacje, które dotyczą naszych najcenniejszych zasobów, które są, bo je użytkujemy. Narobiliście bigosu z Zulami, teraz opowiadacie, że konsultacje były związane z tym, żeby prawda, to zakłady usług leśnych dowartościować, a sami narobiliście z tego powodu potężnego kłopotu. Co do konsultacji, czy one były polityczne? No ja nie miałem wpływu naprawdę na to, chociaż moje biuro poselskie, ja uczestniczyłem w tych konsultacjach, bo przychodzili do mnie ludzie u mnie w Skierniewicach w centralnej Polsce w RDLP Łódź i mówili, panie ratuj, bo za chwilę te lasy zlikwidują. Tak, przychodzili ludzie i mówili, no więc się zaangażowałem. Ale czy ja jestem odpowiedzialny za to, że 53 tysiące wniosków przyszło w Krośnie albo 6 tysięcy w Radomiu? No panie ministrze. To pan w tym momencie zabrania prowadzenia konsultacji, o których macie usta pełne frazesów, o dialogu, o wszystkim. Idziemy dalej. Był pan dyrektor Starzak w RDLP Krosno, zaproszony został na sejmik województwa podkarpackiego, powiedział prawdę, jak to było i został na drugi dzień wyrzucony. To też jest moja wina? Bo pan mówił, że ja tym procesem steruję. To chyba nie jest moja wina, że pan pewnie, przypuszczam, wydał polecenie wyrzucić Starzaka, bo powiedział prawdę. Chłop bo duchu, a winny, przyszedł na sejmik, pytają go, jak wygląda sytuacja, to go wyrzucili na drugi dzień z pracy. Kolejna sprawa. Państwo mówią tak, te konsultacje teraz to były tylko dla Zuli, bo my musimy popatrzeć i troszczyć się o tym, żeby te Zule miały pracę. Kilka miesięcy temu było mówione, nie ma problemu, zmienimy umowy, podpiszemy aneksy, zmienimy procentowe udziały prac, które Zule mają wykonywać. I co się okazuje, na przykład bardzo ciekawa sytuacja jest w RDLP Radom. Okazuje się, że tam społeczeństwo lokalne, z tego co ja wiem, w dużej części wypowiedziało się przeciwko temu, żeby na terenie, ogólnie mówiąc, nadleśnictwa Suchedniów wprowadzać moratorium. I na to są twarde liczby z raportów cząstkowych i tych, które dały poszczególne regionalne dyrekcje lasów państwowych. I co się okazuje? Moratorium jest przegrane. Ludzie nie chcą tego typu moratorium, żeby funkcjonowało w nadleśnictwie Suchedniów i w okolicach. To nagle się okazuje, że wpływa wniosek z inicjatywy jakiejś organizacji pozarządowej, nie pamiętam dokładnie, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Kielcach po to, żeby robić wielki rezerwat, chyba 3000 hektarów, niektórzy nazywają to w internecie Big Rezerwat, naturalne lasy suchedniowskie. Czyli państwo mają prostą rzecz. Będziemy rozumieć konsultacje tak, jak je chcemy.
tak jak je chcemy, tak będziecie rozumieć te konsultacje i naturalne lasy suchedniowskie, ten big rezerwat, który ma być proponowany i chyba jest nawet procedowany, muszę się tą sprawą zainteresować, Verde El Prado, on chyba postępuje, bo jakieś pisma płynęły z regionalnej dyrekcji, regionalnego dyrektora ochrony środowiska. No jak zwykle zabierają mi głos na komisji. Dobrze, ale chyba z sensem, pani przewodnicząca. Dobrze, dziękuję. Słuchajcie, jakby te konsultacje wyszły pozytywnie dla was, to zapewniam was, że wszystkie stacje telewizyjne na ten temat by mówiły. Pan minister, rozumiem, ad vocem krótko, tak? Krótko, ponieważ są posłowie zapisani. Szanowny panie pośle, ja naprawdę z dużą uwagą słucham tego, co pan mówi i cieszę się, że pan to powiedział, bo właśnie pan przyznał, że pan w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi w tej konsultacji. Pan mówi o tym, że konsultacje dla przyrody, że miały kogoś dowartościować. Szanowny panie pośle. To nie było o dowartościowaniu nikogo, to nie było o konsultacjach dla przyrody, to było konkretnie o zakładach usług leśnych, przedsiębiorstwach leśnych i wiadomo to od miesięcy. Pan właśnie przyznaje przed Wysoką Komisją, że pan nie wiedział, o co chodzi, ale jakoś się to nie złożyło z pana strategią polityczną. Dziękuję. Dobrze, jedno zdanie. Panie dyrektor, panie ministrze, pan mi w takim razie pokaże na stronach poszczególnych RDLP, jak były ogłoszenia o tym, bo ja mam print screeny z tego. Pan mi pokaże na poszczególnych RDLP, że te konsultacje dotyczyły tego, co pan w tej chwili powiedział. Ogólnie były konsultacje, nie było to związane z ZUL-ami. Może pan sobie zobaczyć, co koledzy z tych poszczególnych 5 RDL publikowali. Ja z wnioskiem formalnym, jeśli pani przewodnicząca pozwoli, ponieważ sytuacja po raz kolejny wygląda tak, jakby Komisja Środowiska, na której mamy naprawdę wiele podmiotów, wielu gości, przedstawicieli lasów, posłów i posłanki, była zwołana wyłącznie na potrzeby pana posła Sałka, który bez żadnej kolejności, bez żadnego trybu zabiera głos, pierwszy, drugi, trzeci, piąty. Ja kiedyś sprawdziłam, 70% czasu komisji mówił pan poseł Sałek i nadal twierdził, że jest mu tutaj odbierany głos. Chciałabym wnioskować w związku z tym, bo nie widzę problemu, żeby było normalnie, żeby pan poseł Sałek, tak jak każda posłanka, każdy poseł, każdy gość, zapisywał się w kolejce do zabrania głosu, a nie po prostu demolował pracę tej komisji, bo zazwyczaj kończy się tak, ja już tylko ostatnie, gdyby pan poseł wytrzymał, my tu słuchamy pana już od 20 minut, ja już kończę. Chciałabym, żeby było tak, że każda z osób, która przyjechała, jest tu wielu osób spoza Warszawy, również miała swój czas, żeby zabrać głos. To jest właśnie ta różnica w standardach, gdzie przez 8 lat i tylko jedno zdanie do pana, panie pośle. Pan jest bardzo zdziwiony, że były największe konsultacje. Ja się cieszę, że pan jest zdziwiony, bo przez 8 lat państwo nie tylko nic nie konsultowaliście z nikim i wszystkie działania, które podejmowaliście, były po nocach podejmowane, ustawy przemocowe, bez konsultacji, bez dopuszczania, do głosu organizacji pozarządowych, więc proszę, żeby przyjął pan taki standard, że goście na tej komisji również mają prawo zabrać głos, a pan grzecznościowo powinien poczekać do końca. Mój wniosek jest taki, żeby od tego momentu na każdej komisji, na tej w szczególności, pan poseł Sałek zapisywał się do głosu jak każdy poseł i każda posłanka i nie udzielany mu głos po prostu bez trybu, bo bez trybu już nie pracuje ten Sejm. Tak, ale proszę przeczytać, który jestem zapisany do głosu, pani poseł. Pani przeczyta, pani przewodnicząca. Zapisał się do głosu. Bardzo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym problemie, a nie problemie, który istnieje, problemie, który staramy się zrozumieć i brać udział w dialogu, dlatego jeżeli pan przewodniczący Talus pozwoli, to chciałabym przejść. Jest pan zapisany do głosu. Jaki wniosek formalny? Ale tu jedno zdanie. Szanujmy się, bo jeżeli się nie będziemy szanować, to będzie głos minuta i tak jak za czasów słusznie już minionych. O, już jest. Pani przewodnicząca, szanowna komisjo, pani poseł, tak złej opinii wystawionej prowadzącej nie słyszałem nigdy. Bo przecież to prowadząca udziela głosu, to prowadząca zapisuje, przewodnicząca zapisuje, zapisuje do głosu. Dobrze. To nie jest to, wniosek, co w tej chwili przed chwilą, w tej chwili, co zrobiła pani poseł, jest tylko i wyłącznie wystawione laurkę albo opinia zła pani przewodniczącej. Nikt się tutaj nie obraża i naprawdę uszanujmy leśników i organizacje gospodarcze i pozarządowe, które dzisiaj przyjechały i przestańmy zajmować się sobą. Dlatego bardzo proszę o problemowe zabieranie głosu. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Lenartowicz.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że te emocje wokół tego tematu, wokół konsultacji mogą się brać nawet nie ze złej woli, tylko kwestia konsultacji to jest proces bardzo trudny i żeby on miał sens i żeby można było mówić o wynikach konsultacji, to on musi być wyraźnie ustrukturyzowany. My mamy formułę przecież, jak wyglądają konsultacje na przykład dotyczące projektów ustaw, które są na RCL-u. Są specjalne kwestionariusze, w których się wpisuje i wtedy nie ma takiego zjawiska, o którym mówił pan minister i które też widzimy na naszych skrzynkach mailowych, jak masowe maile z różnych powodów i w różnym trybie anonimowe często są wysyłane. Ja chciałam w związku z tym zapytać, bo szczerze powiedziawszy z tej informacji to jakby wprost nie wynika, ale być może mam zbyt małą wiedzę, żeby pan minister nam przedstawił, jak wyglądał formularz tych konsultacji społecznych, jakie były konkretne pytania, bo tylko wtedy można te dane agregować, jak się ktoś odnosił, bo jeśli to tylko była zasięgnięcie opinii, to trudno powiedzieć, że to są konsultacje społeczne, opinii publicznej co do samego faktu wprowadzenia moratorium i ewentualnego opinii ogólnej w odniesieniu do konkretnych regionalnych dyrekcji, konkretnych zmian i obszarów, no to trudno się nie spodziewać takiej reakcji przy takim wysokim napięciu emocjonalnym, że będzie po prostu to będzie taki de facto referendum za czy przeciw temu pomysłowi. Ale być może jest inaczej, tak żebym bardzo prosiła, żeby pan minister nam przedstawił, jak to wyglądało, bo być może tam jest ten przysłowiowy pies pogrzebany, że jeśli nie ma konkretnej ankiety, to wtedy też jest pokusa nie odnoszenia się do konkretnych propozycji i pole dla takiego działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani przewodnicząca Burkiewicz. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo. Rozmawiamy już po raz kolejny na Komisji Środowiska na temat lasów i muszę powiedzieć tak, że naprawdę Państwu, którzy reprezentujecie Lasy Państwowe, ja Państwu bardzo, bardzo współczuję. Bo jesteście przez te 8 lat, wiem o tym, bo rozmawiałam z wieloma osobami na różnych stanowiskach, byliście traktowani jak Lasy Państwowe, były traktowane jak łup polityczny. Teraz mamy odwrót, mamy zmianę władzy i niestety, ale no jest to swoista no można powiedzieć, że walka, przepychanka, a Lasy Państwowe to jest nasza wspólna sprawa, nasze wspólne narodowe dobro, o czym już mówiłam, mówię po raz kolejny. I tutaj musimy to doprowadzić do takiej sytuacji, żeby i przemysł drzewny mógł funkcjonować i Lasy Państwowe mogły normalnie pracować, a społeczeństwo całe, nie tylko ci, którzy te lasy chcieli ciąć bez opamiętania, żeby to się skończyło, a żeby ludzie, którzy wołali przez te lata i nie byli objęci żadnymi konsultacjami, nie byli pytani, tylko byli oskarżani o to, że są szkodnikami, że tak, ekoterrorystami i różne bardzo brzydkie epitety padały pod ich kierunkiem. I tutaj naprawdę trzeba się dogadać, a wystarczy, że panie pośle Telus, bardzo uważam, że pan bardzo brzydko zaatakował panią przewodniczącą, bo wystarczy, że ktoś ma normalne podejście ludzkie do tego, żeby tu się odbywała rozmowa, a pan zaraz atakuje, że to jest jakaś wina pani przewodniczącej Pasławskiej. Nie, nie w ogóle. Pani przewodnicząca. Ja nie miałam na myśli fizycznego atakowania oczywiście. Ale nawet słownego nie atakowałem. Tak, natomiast wracając pani przewodnicząca, do naszej nie zrozumiała rozmowy, pani mojej wypowiedzi, tutaj, naprawdę. No bardzo mi przykro w takim razie, to być może, że... Właśnie, to też jest. Proszę państwa, Lasy Państwowe to
to nie jest złup polityczny. My w tej chwili i Ministerstwo Ochrony Środowiska, wszyscy walczymy o to, żeby wróciły do obywateli i żebyśmy się mogli rzeczywiście cieszyć tym, że mamy te lasy. I muszę powiedzieć, że jak miałam jakieś okazje zobaczyć, jak wygląda gospodarka leśna, to naprawdę chylę czoła. Lasy Państwowe, ci leśnicy, którzy rozumieją problem, jak najbardziej jest to wszystko w dobrym porządku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Piotra Stracha, następnie panią poseł Oliwiecką. No, szanowni państwo, te konsultacje przypominają trochę wybory na Białorusi, gdzie rzeczywiście jeden człowiek stwierdził, że będzie miał poparcie 90 kilka procent i sobie to poparcie po prostu napisał. No, ja jestem szczerze mówiąc zdziwiony. Ja nigdy w życiu nie widziałem takich pseudokonsultacji. Ja współczuję, tak jak pani przewodnicząca mówiła, Lasom Państwowym, że no niestety wzięły w tym udział, bo tego typu ustawka to po prostu jest niesłychana. To przypomina jakąś farmę troli, gdzie za pośrednictwem biur poselskich są setki wniosków wysyłane, a indywidualne wnioski to są raptem kilka, praktycznie we wszystkich tych obwodach, więc można powiedzieć, że no jest to niesłychany skandal. Ja szczerze mówiąc w państwie prawa, państwie demokratycznym podkreślam, no nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, więc naprawdę powinniśmy szybko zapomnieć o tych konsultacjach. Osoby, które brały w tym udział, powinny po prostu przeprosić, bo tutaj innego słowa nie można użyć. To jest niebywały skandal i ja jestem zszokowany, że możemy mówić w XXI wieku o takiej zorganizowanej akcji, tak zmanipulowanych konsultacjach społecznych i wypaczenie jej idei. Jesteśmy państwem demokratycznym, szanowni państwo, ze Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo proszę. Pani poseł Oliwiecka. Dziękuję ślicznie, pani przewodnicząca. Ja chciałam powiedzieć, no faktycznie, że pierwszy raz się spotykam z konsultacjami, których cel został aż tak bardzo politycznie zmanipulowany, wypaczony. Ja mam wrażenie, i pan przewodniczący Sałek to potwierdził, że państwo nie zrozumieliście, ta większość osób biorących udział w konsultacji nie zrozumiała idei, bo pytanie, które było przedmiotem konsultacji, to była właśnie propozycja aktualizacji terenów, które mają być chronione, w których ma być ograniczona wycinka, po to właśnie, żeby wspierać ZUL-e, wspierać też polski przemysł. I byłam na stronie nadleśnictwa, teraz mam tu otwartą nawet Augustów. I szanowni państwo, tam jest pełno informacji, które trzeba było przeanalizować. Tam jest analiza ekonomiczna, gospodarcza nadleśnictwa, uzasadnienie przyrodnicze, mapa obszarów objętych wyłączeniami, szczegółowy wykaz obszarów przyrodniczo-cennych. Tam i jest oczywiście jeszcze dokument RODO dotyczący konsultacji społecznych. I nadleśnictwa robiły nawet webinary, żeby informować, jak przeprowadzać te konsultacje. Dlatego, że te konsultacje były takie skomplikowane, trudne, było przedłużone to, termin był przedłużony, bo one wymagały pewnego wysiłku. Natomiast jak tu widzimy, strona opozycyjna zamiast wysiłku uruchomiła farmę troli i z pozycji kanapy sterowała mailami. Tak to wygląda, szanowni państwo. Tak to wygląda, bo to nie ma absolutnie żadnego odniesienia do tematu konsultacji. Natomiast na wstępie pani przewodnicząca powiedziała bardzo ważną sprawę. Konsultacje są, też pokazują ten sedno problemu, o którym powinniśmy rozmawiać. I tym sednem problemu było właśnie to, jak chronić lasy, żeby równocześnie mógł się rozwijać przemysł, żeby ZUL-e mogły też sprawnie funkcjonować. I szanowni państwo, ja też czekam na tą merytoryczną rozmowę i dyskusję, bo tych argumentów mam wrażenie, część tutaj tej sali nie przyjmuje, bo o tym ostatnio mówiła minister Paulina Henning-Kloska na swoim wystąpieniu, ale ja tylko krótko przypomnę, bo ochrona lasów, tych terenów cennych przyrodniczo, które są zapisane w umowie koalicyjnej, czyli to nie jest zaskoczenie żadne, że ten postulat jest realizowany. Jest w punkcie 9 umowy koalicyjnej zapisane. Ale no właśnie chodziło o to, żeby też rozwijać polski przemysł. I to się dzieje, szanowni państwo, i to przypomnę, panie przewodniczący Sałek, że jest dialog. Poza tą farsą, którą uczyniście z konsultacji,
regularnie odbywa się dialog z branżą drzewną. I ja słyszę to od tych firm, że wcześniej nie mogli nawet się dostać do ministerstwa, nie mogli porozmawiać. Teraz ten dialog jest. Rozmowy trudne, łatwe, ale idące do przodu. I to, co robimy dla polskiego przemysłu drzewnego, to jest właśnie odblokowanie recyklingu, które państwo zablokowaliście, a to jest bardzo ważny element konkurencyjności. Zakaz spalania drewna, ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna, nowe zasady sprzedaży drewna, przywrócenie certyfikatu FSC, dialog z branżą, dialog ze społeczeństwem, nawet takie rzeczy bardzo operacyjne jak skrócenie terminu płatności dla ZUL-i również pomaga. Szanowni Państwo, te rzeczy są realizowane i tego nie zakrzyczycie, tego farma troli po prostu nie przekrzyczy nawet w internecie. I to jest sedno i to powinno być sedno naszych rozmów tutaj dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Poproszę pana Edwarda Siarkę, następnie panią Małgorzatę Golińską i Ewę Leniart. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Proszę państwa, problem z moratorium, które zostało ogłoszone przez panią minister, warto przypomnieć, w sposób całkowicie bezprawny, w sposób kwalifikujący się do postępowania karnego, ale to za jakiś czas, jest przykładem tego, w jaki sposób nie należy prowadzić gospodarki leśnej. Nie należy prowadzić gospodarki leśnej. Stąd mamy dzisiaj tak potężny chaos, że ani dyrektorzy, ani poszczególni nadleśniczowie, którzy odpowiadają za prowadzenie gospodarki leśnej, tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy nie wiedzą, na czym stoją i w jaki sposób w tych wyłączonych nadleśnictwach mają prowadzić gospodarkę. Przypomnę, że te konsultacje miały dotyczyć zgodnie z komunikatem samego Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazania terenów, propozycji, które mają uwzględniać zwiększoną funkcję przyrodniczą i społeczną tych terenów. Tymczasem dzisiaj pan minister mówi, że te konsultacje dotyczyły sytuacji ZUL-i. No to czego te konsultacje dotyczyły? Otóż te konsultacje, proszę państwa, są wyraźnym wskazaniem, że miejscowa ludność, której to dotyczy głównie, która się wypowiedziała w tych konsultacjach, nie zgadza się na tego rodzaju postępowanie. Oczywiście możemy dyskutować nad zwiększaniem form ochrony w niektórych rejonach naszych lasów i leśnicy zawsze to robią, wskazują te tereny i to się odbywa na zasadach jakichś logicznych, gdzie mamy opinię przyrodników, mamy opinię, powiedzmy sobie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, mamy do tego Biuro Geodezji, mamy, tutaj jest pan profesor, który również jest zastępcą dyrektora, pojawiają się takie propozycje, ale jeśli pojawiają się propozycje wyłączenia lasów, które są celne przyrodniczo, to pokażmy te rzeczywiście tereny na zasadzie takiej, że opiszemy dokładnie skutki przyrodnicze i gospodarcze tej sytuacji. Zresztą o to się tutaj na komisji dopominamy. Tego nie mamy i dlatego ta dyskusja jest w tym momencie, że tak powiem, mało merytoryczna. Oczywiście, że jeśli nie wskażemy tych przyczyn wszystkich i skutków przyrodniczych, długofalowych, bo to nie są, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, skutki, które będą krótkofalowe. One będą wywierały wpływ na funkcjonowanie lasów w bardzo dużej perspektywie. I to nie jest taka decyzja, którą ktoś może pokazać, a na mapie w tym rejonie nam brakuje, powiedzmy sobie, jakichś ośrodków, gdzie chcielibyśmy na przykład utworzyć, nie wiem, park narodowy czy jakiś rezerwat przyrody, to sobie tam wskazuję i wbijam sobie dodatkową szpilkę na mapie i mam satysfakcję. No przecież nie w ten sposób dyskutujemy o polskiej przyrodzie i polskich lasach. Mamy stulecie lasów państwowych, mamy wielkie doświadczenie, wielką praktykę ludzi, którzy to robią, a państwo cały czas wbrew temu, co już sami zobaczyliście, ani przez ostatnie lata nie zdewastowano gospodarki leśnej, wręcz przeciwnie, sami państwo na wszystkich konferencjach pokazujecie, że zwiększamy swoje zasoby, że robimy to w sposób skuteczny w Polsce. Oczywiście jest wiele wątpliwości, błędów być może, z tym w pełni się zgadzam, ale zostały wypracowane procedury, które pozwalają nam mówić, że
wszystkie nasze zasoby coraz bardziej wzbogacamy. I to jest to bogactwo leśników. To jest to doświadczenie. A my dzisiaj próbujemy paraliżować, czy decyzjami ministerstwa próbuje się paraliżować pracę tych ludzi i naprawdę w terenie jest fatalny odzew do tego, co się dzisiaj dzieje. Państwo mówicie, że ratujecie w tych konsultacjach kwestie ZUL-i. One oczywiście są trudne. Ich sytuacja nie jest łatwa. Począwszy od rynku pracy, kosztów, które są z tym związane i same lasy również muszą zmieniać w stosunku do tego zasady. To było robione. Oczywiście nie jest tak łatwo dzisiaj w ciągu kilku słów to ocenić, dlatego że chociażby kwestia stawek godzinowych i tak dalej, to, że się da więcej pieniędzy jakiemuś ZUL-owi, to nie znaczy się, że jeszcze pracownicy te pieniądze dostaną. Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Natomiast wiemy dobrze, że umowa dla ZUL-i jest dla konkretnego miejsca, dla konkretnych prac, więc pytanie do ministerstwa, do pana ministra. Ile na przykład wypłacono odszkodowań, bo mówiliście państwo, że będziecie wypłacali odszkodowania. Z jakich funduszy? Na ten temat nic, na ten temat dzisiaj nie mówimy. A przecież to są również i sugestie pana ministra, że takie odszkodowanie, jeśli ktoś poniósł straty, będą wypłacane. Więc ktoś podniósł czy nie poniósł straty? Więc o tym dzisiaj również rozmawiamy. Ale przede wszystkim, jeśli mówimy o moratorium, to jakie skutki przyrodnicze i jakie skutki gospodarcze tej całej sytuacji będą, bo mówimy o zachwianiu równowagi w gospodarce leśnej. Proszę państwa, o zachwianiu. No, przez lata mówiliśmy o zrównoważonej gospodarce. Jeśli zwiększamy funkcje społeczne w tych lasach, no to w takim razie, czy przyrodnicze, no to powiedzmy sobie kosztem tych pozostałych funkcji. Więc musimy wiedzieć, jakie to skutki wywołuje. I proszę się nie dziwić tym pytaniom. One są w dobrej intencji składane. I proszę nie mówić, że ludzie w terenie również się o to martwią. Jak na przykład słyszą, że ma nagle w ich terenie powstać rezerwat czy park narodowy, oni tam mieszkają. I wiedzą, z czym to się wiąże, jakimi ograniczeniami również. To nie są tylko same plusy, ale są i minusy. Więc trzeba to wyjaśniać. Więc bardzo proszę, żebyśmy rozmawiali właśnie w ten sposób, a nie tak, że co się spotykamy kilka miesięcy i mówimy o moratorium, to się okazuje, że są wrzucane jakieś nowe argumenty. Dzisiaj się okazuje, że konsultacje dotyczyły sytuacji ZUL-i. No przecież nie tego dotyczyły. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam prośbę, ktoś się zgłosił jeszcze spośród posłów, bo ja mogłam wszystkich nie zapisać. Tak, pani Maria Kurowska, dobrze, to jeszcze zapiszę. Chciałam następnie, żeby pan minister odpowiedział i oddamy głos stronie społecznej. Bardzo proszę, tak jak mówiłam, pani minister Golińska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, wysoka komisjo. No, powiem szczerze, że mi brakuje słów, bo chyba w słowniku ludzi kulturalnych nie ma słów, którymi można opisać to, jak państwo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska potraktowali nie tylko nas jako posłów, przygotowując dla nas odpowiedź na dzisiejszą komisję i treść tej odpowiedzi, ale przede wszystkim te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wzięli udział w konsultacjach, wskazując, jakie mają nastawienie do propozycji przedłożonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przypomnę, że według słów pana ministra propozycji przed 8 stycznia przeanalizowanych pod kątem skutków gospodarczych, społecznych i przyrodniczych. Już dzisiaj ustaliliśmy, że tych analiz prawdopodobnie nie ma, bo gdyby były, to byśmy je dawno dostali, bo upominamy się o nie od stycznia tego roku. No więc tak potraktowaliście państwo te kilkadziesiąt tysięcy ludzi i widzę, jakie jest założenie, w jaki sposób ma przebiec ta dzisiejsza komisja. Ma przebiec w taki sposób, żeby powiedzieć, że te kilkadziesiąt tysięcy głosów to były trole. To były jakieś fałszywe konta ludzi, którzy zostali sterowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc ja bardzo proszę wskazać mi, gdzie w informacji, którą dostaliśmy jako posłowie, jest wskazane, że były to sprzeciwy pisane z fałszywych kont, niepodpisane imieniem i nazwiska, imieniem i nazwiskiem, albo były prowadzone przez boty. Bo gdybyście doszli do takich wniosków, to jak rozumiem, mielibyśmy to w tej informacji. Natomiast wy, żeby nie wskazać, że 90% ludzi, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, ludzi, których bezpośrednio
dotykają te zmiany, które proponujecie, ludzi, którzy mieszkają na tych terenach lub ludzi, którzy pracują w lasach państwowych, ludzi zatrudnionych w zakładach usług leśnych, ludzi pracujących w przemyśle drzewnych itd., itd., wszystkich, którym na sercu leży dobro gospodarki leśnej w naszym kraju, rozumianej w kontekście zrównoważonej i wielofunkcyjnej. I wszystkie te osoby potraktowaliście państwo jako głos nieważny i wpisaliście w materiałach, które otrzymaliśmy, że jedynie unikalne głosy zawierające odrębne treści były dla was ważne. A dlaczego mniej ważny jest ktoś, kto podpisał się pod wnioskiem tej samej treści, co stworzył jego sąsiad? Być może on nie ma takiej wiedzy czy takiej umiejętności, żeby samemu napisać, co miał na myśli, a być może po prostu zgodził się z treścią, którą już zobaczył. Do tej pory, kiedy podobne petycje wpływały do różnych resortów, ale organizatorami tych sprzeciwów były organizacje pozarządowe, to uznawana była ilość. Wskazywane było, ile procent społeczeństwa się sprzeciwia. A nagle teraz, kiedy sprzeciw był wobec waszych propozycji, mówicie, że po pierwsze ludzie nie zrozumieli, o czym pisali, po drugie właściwie to byli wykorzystani politycznie, po trzecie to były jakieś farmy troli, ale nie ma na to żadnych dowodów. Fakt, że strona konserwatywna, że strona Prawa i Sprawiedliwości albo Konfederacji, ale nawet PSL-u, choć przypomnę również, byli posłowie Platformy Obywatelskiej, jak pani poseł Łukacijewska, sprzeciwiali się temu moratorium. Wszyscy oni zostali wrzuceni do jednego garnka ludzi, którzy po pierwsze nie rozumieją, po drugie chcą niszczyć przyrodę, a po trzecie to na pewno to jest wyłącznie protest polityczny. Przepraszam, ale wszystkie głosy, że my na tej komisji powinniśmy dyskutować merytorycznie, ja je popieram, ale najpierw niech ministerstwo przygotuje się merytorycznie do tej dyskusji i da nam właściwe dokumenty, na których możemy dyskutować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Ewa Leniart. Szanowna pani przewodnicząca, panie ministrze, wysoka komisjo. Ja chciałabym zabrać głos w imieniu tych 50 prawie 4 tysięcy mieszkańców mojego regionu, Podkarpacia, którzy zostali tutaj nie tylko porównani do troli, ale wręcz pozbawieni prawa do współdecydowania o przyszłości swojego regionu, tego skrawka Polski. Nie rozumiem, z jakiego powodu pan minister, mówiąc o wykonaniu gigantycznej pracy przy opracowywaniu wyników konsultacji, tak naprawdę pozbawia znaczenia przeszło 95% głosów wyników konsultacji, które do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wpłynęło. Jest takie porównanie w historii, niestety bardzo nieprzyjazne i niemiłe, ale myślę, że można się tu o nie pokusić jako o paralelny. Stalin powiedział, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. I państwo zastosowaliście dokładnie tą samą metodę przy opracowaniu wyników tych konsultacji. Jest to jednak szokujące. Proszę państwa, mieszkańcy mojego regionu obawiają się, że na skutek decyzji Ministerstwa Klimatu znaczna część województwa zostanie wyłączona z prowadzenia jakiejkolwiek działalności, nie tylko z gospodarki leśnej, ponieważ różnego rodzaju organizacje pozarządowe, ekologiczne postulują stworzenie Parku Karpackiego. I ta obawa wywołała naturalną reakcję. Potrzebę udziału w konsultacjach dotyczących tego, jakie są warunki prowadzenia gospodarki leśnej na terenie województwa podkarpackiego podległym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dlatego bardzo proszę, by nie lekceważyć głosu społeczeństwa, bo państwo, którzy szliście do wyborów mówiąc o potrzebie wzmocnienia wpływu społecznego na decyzje rządowe, dokładnie tymi wnioskami płynącymi od ludzi manipulujecie. Jeszcze jedna rzecz. Ja przypomnę panu ministrowi Doradżale, który w odpowiedzi na interpelację skierowaną przeze mnie w kwietniu tego roku powiedział, że problem zakładów usług leśnych będzie wypracuje czy rozwiąże w porozumieniu z regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych oraz z ULAMI. Wyraźnie wskazał, że straty w wyniku memorandum wprowadzonego
bezprawnie przez panią minister Henning-Kloskę w styczniu bieżącego roku są wyszacowane na około 28 milionów. 26 milionów 700 z tytułu niepozyskiwania drewna i przeszło 1 mln zł w przypadku pozostałych usług. Zasugerował pan w tej interpelacji, że przedstawiono kierownictwu Lasów Państwowych potrzeby korzystniejszego wynagradzania usług leśnych innych niż pozyskiwanie drzewa przez zakłady usług leśnych. W związku z tym, co mieli konsultować w tej chwili niby że obywatele, bo nie rozumiem, gdzie jest tak naprawdę jasność w polityce prowadzonej przez resort klimatu i środowiska, jeśli państwo co odpowiedź manipulujecie i zmieniacie zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosił o głos zgodnie z listą pan poseł Telus, pan poseł Kapinos, pani poseł Paluch. Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca. Ja może najpierw, no, jednak muszę troszkę wytłumaczyć tą sprawę dotyczącą wystąpienia pani poseł wcześniej. Ja oczywiście, pani przewodnicząca wie, że nie mówiłem to przeciwko pani przewodniczącej, bo to pani przewodnicząca prowadzi i to pani przewodnicząca udziela głosu i udziela zgodnie z zasadami, zasady, które stosuje, które są stosowane. Dobrze, mam prośbę, jeżeli państwo chcecie ze sobą porozmawiać, proszę, bardzo proszę umożliwić posłowi Telusowi skończenie wypowiedzi. Ja chcę właśnie bardzo serdecznie. Bardzo proszę o takie te również. Dziękuję bardzo. Ja bardzo chcę serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Sałkowi, że ten temat poruszył, bo gdybyśmy nie jako posłowie nie wystąpili o ten temat, to tak naprawdę społeczeństwo by się nie dowiedziało o tych konsultacjach, o wynikach tych konsultacji, bo może gdzieś tam w społeczeństwa w mediach płaconych przez rząd byłyby podane tabele, te, które tamtej dziś podano, że konsultacje są pozytywne. Nie, te konsultacje przegrało ministerstwo, dlatego że, drodzy państwo, społeczeństwo, dla społeczeństwa polskiego lasy są bardzo ważne. I gospodarka leśna, która już jest prowadzona ponad 100 lat, jest wypracowana. Oczywiście, że czasami są pewne zmiany i one mogą być. Oczywiście, że może i są popełniane błędy, no bo to pracuje się na organizmie żywym, ale ta gospodarka leśna jest wypracowana. Teraz do ministerstwa przyszły osoby, które przykuwały się kiedyś do drzewa i ratowały drzewa. Ja chcę jeszcze raz powiedzieć, ja jestem rolnikiem, już to mówiłem na jednej komisji i w rolnictwie jest tak, że jest czas siewu i czas żniw. I w każdej gospodarce tak jest, również w lasach. Jest czas sadzenia i czas wyrzynania drzew, tych, które urosną. To jest prowadzona rozsądna gospodarka. I ta gospodarka rozsądna była prowadzona przez ponad 100 lat. Ja dziwię się, że w tej chwili na tej komisji zabiera głos minister, który jest całkowicie z innej bajki, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, a nie daliśmy głosu leśnikom. Bo ja mimo, że mam wielki żal do pewnych leśników, do pewnych dyrektorów, bo na przykład mówiła pani poseł tutaj, że konsultacje, że rozmowy. Ja ponad 3 miesiące dobijam się do dyrektora generalnego i dyrektora regionalnego lasów. Nawet telefonicznie nie chcą ze mną rozmawiać, mimo że jestem posłem tej komisji. Nie wiem, może wisi. Moje wisi, nie wiem, ale nie chcę rozmawiać. To jest dla mnie bolesne. Znaczy, myślę, że to nie są właśnie, to nie, lasy zamknęły się w tej chwili. I to jest ta bardzo ważna historia, którą szanuję i chciałbym, żeby w tej sprawie również zabrały głos leśnicy, bo mam nadzieję, że mimo, że są po zmianach politycznych, personalnych, to mam nadzieję, że mają serce blisko lasów, a nie blisko tej teorii, którą głoszą niektórzy w tej chwili w ministerstwie. Tutaj padło takie zdanie też przez panią poseł. Cięcie bez opamiętania. Panowie, jest również pani. Panie i panowie leśnicy, cięliście bez opamiętania. Tak was oceniają. Cięliście bez opamiętania. To oceniają posłowie tej komisji. Dlatego, drodzy państwo, te konsultacje
były przeprowadzone dobrze i to jest, to dopiero jest łamanie demokracji, pani przewodnicząca. To jest dopiero łamanie demokracji. Tak, ja rozumiem, ostatnie zdanie. To jest dopiero łamanie demokracji, że minister decyduje, które konsultacje są dobre, a które wyrzuca i mówi, że tych konsultacji nie przyjmujemy. Ośmieszyliście, panie ministrze, ministerstwo, siebie i oczywiście te konsultacje. To wy ośmieszyliście. I to jest, myślę, że oglądają nas ludzie i te setki tysięcy osób, które wysłały te maile, słyszą, że nazywacie ich po prostu trollami. Za każdym tym mailem jest człowiek, a nie, jak pan uważa, troll. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Kapinas i następnie pani poseł Paluch. Dzień dobry. Szanowna pani przewodnicząca, panie ministrze, wysoka komisjo. Chciałem powiedzieć, że pan minister i pani poseł z trzeciej drogi obraziła ponad 50 tysięcy obywateli na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu, 50 kilka tysięcy. Obraziliście bardzo mocno, ponieważ obraziliście ich inteligencję. Obraziliście inteligencję tych wszystkich odpustów, które się podpisały pod tymi konsultacjami. Przecież te osoby przychodziły do mnie do biura, nigdy nie było takiego pospolitego ruszenia jak przy lasach, przy tej sytuacji. Wcześniej przychodzili, nieraz musieliśmy nawet wydłużać godziny pracy w biurze, ponieważ przynosili podpisy i chcieli podpisywać. Więc oni dokładnie wiedzieli, co podpisują, bo dzisiaj naprawdę osoby, żeby poprosić ich o podpis, to muszą wiedzieć dokładnie, pod czym się podpisują. Nie ma tak, że po prostu, że podpisują się pod nie wiadomo czym. Naprawdę, obraziliście 50 parę tysięcy mieszkańców na samym Podkarpaciu. Myślę, że pan minister i pani poseł przeprosi te osoby, które obraziliście na Podkarpaciu. Sejmik Samorządu Województwa Podkarpackiego przyjął stanowisko. Obradowaliśmy w sierpniu, była strona społeczna, byli przedstawiciele Zakładu Usług Leśnych, był dyrektor generalny lasów, dyrektor wojewódzki w Krośnie, którego żeście, ponieważ mówił innym głosem, został potem zwolniony. Pan dyrektor Starzak został za kilka dni zwolniony. Nawet było stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w obronie pana dyrektora Starzaka. I tam sejmik przyjął w sierpniu stanowisko wyrażające sprzeciw wobec polecenia ministra klimatu i środowiska dotyczącego ograniczenia wycinki lasów. Zaapelowano w nim do resortu o przyjęcie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony przyrody w lasach państwowych. Jeszcze tutaj, bo pan mówił, że w ogóle my, tylko pan rozmawia z Zakładem Usług. Pani przewodnicząca Ewa Leniart zorganizowała spotkania, chyba nawet dwa, i na którym byli przedstawiciele i z nadleśnictw, i z Zakładu Usług Leśnych, i samorządy. I oczywiście ja chciałem powiedzieć, że samorządy tych terenów, w których właśnie są te wyłączenia, bardzo negatywnie wypowiedziały się. Są tam też i posłowie z południa Podkarpacia, które się podpisali w tych konsultacjach. Czy uważacie, że oni też w ten sposób podpisali, jak i inni? Jak te 50 też są trolle? Szanowni Państwo, nie można lekceważyć głosu społeczeństwa. Nie wolno wam lekceważyć głosu społeczeństwa. Po to, żeśmy walczyli o demokrację, żeby te konsultacje były wzięte pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Anna Paluch. 3 minuty. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 32 lata bity funkcjonuje w polskim porządku prawnym ustawa o lasach. Ustawa o lasach, jej akty wykonawcze jasno określają kompetencje właściwych podmiotów, procedury. Przypominam Państwu, że zgodnie z przepisami plany urządzenia lasów 10-letnie tworzy się na podstawie opracowań eksperckich dotyczących stanu lasu, a przypominam, że las jak człowiek jest młody, dojrzały i stary. A jak przychodzi do starości, to powinien zostać wycięty. Inna kwestia, w jaki sposób, czy robić zręby zupełne, czy ich nie zrobić, jak to, jak gdyby moderować ten proces gospodarki leśnej tak, żeby wszystkie funkcje lasu, o których tutaj była mowa, zostały spełnione i społeczna, i gospodarcza, i przyrodnicza, i wszelkie inne.
Ale proszę Państwa, cała ta decyzja, ja nie wiem, czy pani minister Henik-Kloska czytała ustawę o lasach i czy ją zna, ale ten nieprzemyślany akt ze stycznia tego roku zdaje się sugerować, że pani minister nie zna w całości ustawy o lasach, skoro zdecydowała się na taki krok bez należytych konsultacji, skoro do tej pory nie możemy dostać jak gdyby podstaw merytorycznych tej decyzji, to nasuwa to daleko idące wątpliwości. Więc proszę Państwa, żeby stworzyć plan urządzenia lasu, są konieczne założenia i, że tak powiem, jest ta procedura, obejmuje konsultacje ze społecznością lokalną. Ja nie rozumiem, dlaczego obecna koalicja słucha z rękami na baczność prawie że wszystkich tych stowarzyszeń, które się tam przywiązywały do drzew, przypinały się do drzew, a nie bierze pod uwagę i nie szanuje społeczności lokalnych. Ja pochodzę z południa Polski, gdzie od lat są, ponad 100 lat funkcjonują wspólnoty leśno-gruntowe, które gospodarują tym lasem i tak gospodarują, że pomimo 100 czy ponad 100 lat gospodarki ten las stale jest i stale jest co tam wycinać, bo potrafią i sadzić, i pielęgnować, i korzystać z lasu. Więc nauczcie się nareszcie szacunku dla tych społeczności, które od lat żyją w związku z przyrodą, potrafią ziemię uprawiać, potrafią gospodarować zasobami leśnymi i nauczcie się słuchać ich głosu. A to po prostu w jakiś sposób, ja tutaj słyszę o parodii demokracji i trollingu z ust pana ministra, nie wiem, czy dokładnie cytuję, ale to jest, proszę państwa, oburzające. Nauczcie się szacunku dla społeczności lokalnych. I to jest po prostu bulwersujące, że jeżeli coś wychodzi nie po waszej myśli, to macie tylko inwektywy zamiast rzeczowej debaty i oparcia się o merytoryczne podstawy. Proszę państwa, ta sytuacja społeczności lokalnych, które żyją z lasem, które żyją z przyrodą, to jest podstawowa kwestia. Przecież to, w jaki sposób ludzie żyją, czy mają zarobek, czy zakłady usług leśnych zatrudniają ludzi, czy nie, czy jest surowiec drzewny. Notabene, no to przypominam, że awantura była straszliwa o to, jak rząd Zjednoczonej Prawicy eksportuje drewno do Chin. Okazało się, że za waszych czasów półrocze do półrocza, 23 do poprzedniej, do 24, to wzrosła wywózka drewna do Chin za czasów waszych rządów. Więc proszę państwa, brak mi tutaj merytorycznych podstaw, brak mi tutaj szacunku dla interlokutora, brak mi tu szacunku dla leśników, bo jeżeli leśnicy tworzą te plany urządzenia lasu, to należy im zaufać, że zrobili je fachowo i przyzwoicie. No i brak mi tutaj szacunku dla zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego korzystania z zasobów. I proszę państwa, nie zgodzę się nigdy z takim postawieniem sprawy, że jak w poprzednich 8 latach nakręcaliście państwo, mówię o posłach koalicji rządzącej obecnie, nakręcaliście państwo protesty, żeśmy byli zalewani setkami maili, to było w porządku, no bo ludzie mają prawo się wypowiedzieć. A co wam koło gospodyń wiejskich z tej czy innej miejscowości zawiniło? Co to kobiety nie mają prawa się wypowiedzieć w takiej sprawie, która dotyczy ich bezpośredniego życia? Więcej szacunku i więcej merytoryki. Dziękuję bardzo. Pani poseł Klaudia Jachira, następnie pani poseł Maria Kurowska. Wysoka Komisjo, panie ministrze, ja muszę przyznać, że te informacje, które od państwa, od ministerstwa otrzymaliśmy, są szokujące, bo skala tego, jak z ważnych konsultacji społecznej można zrobić hucpę polityczną i jak można marnować potencjał konsultacji społecznych, to jest kwintesencja tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie 8 lat, bo tak właśnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości traktowali udział społeczeństwa obywatelskiego w konsultacjach. Przejąć, zmanipulować i zrobić po prostu z konsultacji społecznych jeden wielki spam. Bo jeżeli czytam w informacji ministerstwa, że tylko 22 były unikalne wnioski merytoryczne, to, i to jest 0,4% wszystkich wniosków, to szanowni państwo, każdy z was jakby dostał taką ilość spamu na swoją skrzynkę mailową albo na swoją, nie wiem, stronę, którą zarządza, to zgłosiłby to do administracji, to byłoby zablokowane, może tylko minister
minister Dworczyk by nie zauważył, że zostało włamane. Natomiast każdy normalny by w ogóle nie brał pod uwagę. Więc uważam, że tutaj trzeba byłoby się przyjrzeć, jakie szkody całe społeczeństwo tak naprawdę odniosło na tym, przez to, że zmarnowano potencjał, jaki tkwi zwykle w konsultacjach społecznych, których przypomnę, że poprzednia władza bała się i unikała jak ognia i w ogóle nie było żadnych pola na konsultacje społeczne, czego przykładem jest wielokrotne zgłaszanie przez posłów z PiS-u jako projekty poselskie ustaw tak, aby nie było w ogóle możliwości konsultacji społecznych. O wrzutkach to już nie wspomnę, bo wszyscy, którzy byli tutaj w Sejmie, to pamiętają. Dlatego ja myślę, że tutaj też trzeba podziękować, że na szczęście są miejsca, gdzie ten prawdziwy dialog społeczny jest i tak jak wspomniałam w zeszłym tygodniu, tak jeszcze raz w tym tygodniu powtórzę, uważam, że takim miejscem dialogu są teraz zespoły dotyczące wypracowania lasów o wiodącej funkcji społecznej. One nie są, te rozmowy nie są proste i tam naprawdę się ścierają różne poglądy, różne opinie. Na szczęście nie ma takich opinii, jak moja przedmówczyni przed chwilką wygłosiła, że wycięcie lasów spełnia świetnie funkcję przyrodniczą. Tam są głosy merytoryczne z każdej ze stron, i ze strony samorządowej, i ze strony społecznej, i ze strony lasów państwowych. I bardzo bym chciała, abyśmy szli w tę stronę, abyśmy właśnie tutaj szli w stronę prawdziwych konsultacji, bo to, co tutaj obserwujemy i te dane, jak to zostało właśnie zaspamowane, to obawiam się, że to bardzo przypomina wizję prezesa Kaczyńskiego z przeprowadzeniem Rady Stanu, ze zniszczeniem Konstytucji z 1997 roku i z tym, co mówił ostatnio poseł Czarnek, że po wygranych wyborach prezydenckich przez PiS nie będzie żadnych wyborów, tylko sobie wrócą do władzy, tak jak sobie przejęli bardzo ważną wizję konsultacji społecznych. Dziękuję bardzo. Pani Maria Kurowska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nie będę komentować tego, co moja przedmówczyni powiedziała, bo to... bo to brak słów, drodzy państwo. Nie dlatego, że nie należy do kompetencji, bo myślę, że wymiana zdań jest jak najbardziej tutaj pożądana. Natomiast brak słów. Nie nadąża pani nawet za szefową Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która... 1 października na komisji powiedziała tak. Potrzebujemy przebudowy drzewostanu. Szanowni państwo, pomyślałam sobie, no jest światełko w tunelu. Pani minister Henning-Kloska po 9 miesiącach dotarło do niej, że przecież gospodarka leśna to jest przebudowa drzewostanu. Dotarło, no to może będzie dalej już tylko lepiej. Ale niestety, słuchając dzisiaj, jej zastępcę, czyli pana ministra Dorożałę, po prostu wcięło mnie w krzesło. No jak można, panie ministrze, zrobić z poważnego tematu, na który przyjechali leśnicy, działacze samorządowi, ekologiczni, ale też ci, którzy byli zainteresowani tematem, jak można było nie przygotować opracowania tych konsultacji, tylko nam wrzucić po prostu takie bzdury, że gdy zobaczyłam to w pokoju poselskim o 9:00, szukam, myślę, może jeszcze jakiś materiał. No niemożliwe, żeby tylko to. Drodzy państwo, to jest dopiero szczyt manipulacji, to co nam pan minister przyniósł. A mianowicie wyrzucenie wszystkiego, co nie było jakieś indywidualne. Drodzy państwo, gdzie jest takie zastrzeżenie, że konsultacje w ten sposób poprowadzone nie są brane pod uwagę? Przecież to jest draństwo, panie ministrze. W ten sposób potraktowanie tysięcy ludzi, którzy przychodzili. Ja tutaj nie widnieję na biurze poselskim nigdzie, ale wiem, jakie było pospolite ruszenie u mnie na Podkarpaciu, a zwłaszcza wtedy, gdy się okazało, że tyle ludzie tracą pracy, ZUL-e są w rozpaczy
i najbardziej właśnie ucierpiało Podkarpacie. Więc było pospolite ruszenie i dobrze, i to jest właśnie demokracja, a nie wywrócenie demokracji. Natomiast to, że posądzacie nas o troli, że jakieś trole, prawda, to znaczy, że wyście tak robili, bo nam by nawet do głowy nie przyszło, aby coś takiego wprowadzać. Drodzy Państwo, pod każdym jest podpis. Ile tam trafiło list i każdy jest indywidualny podpis. Jak można w ten sposób? Jak można w ten sposób obrażać ludzi, obrażać mieszkańców i jeszcze robić na to przykrywkę? Uważam, że nieuprawnione i skandaliczne jest też zachowanie pani wiceprzewodniczącej Filiz, która zaatakowała pana posła i wiceprzewodniczącego komisji Pawła Sałka, aby mu nie udzielać głosu. Drodzy Państwo, dlaczego? Bo się chce zamknąć usta osobie, która jest merytoryczna, która pracowała lata przy panu prezydencie właśnie nad tymi tematami, który czuje las, ponieważ jest też myśliwym, więc super, zamknijmy mu usta, a wtedy my sobie będziemy mówić te bzdury, które tutaj właśnie słyszymy i niech społeczeństwo edukuje się w tym zakresie. Drodzy Państwo, to jakimi wy jesteście demokratami, wykazaliście, przepraszam mnie nie przerywać tam, nie wyłączam, to wykazaliście na Sejmiku Województwa Podkarpackiego, kiedy pan dyrektor miał odwagę cywilną, aby powiedzieć, jak było, to coście zrobili, toście go szybciutko usunęli ze stanowiska. Pan dyrektor, którego w ogóle nie znam, w życiu się z nim nie spotkałam, ale był merytoryczny i, drodzy Państwo, ocalił honor leśnika. Stracił stanowisko, ale ocalił honor leśnika i chwała mu za to, że tak się zachował. I takiego zachowania oczekujemy od wszystkich leśników, ponieważ wy dobrze wiecie, jaka jest prawda. I miejcie odwagę stanąć po stronie prawdy, a nie po stronie manipulacji. Dziękuję. Pan przewodniczący Sałek. Bardzo proszę już naprawdę o zwięzłe wypowiedzi. Dobrze, to ja już dziękuję pani Kurowskiej za taką wypowiedź. Pierwszy raz się zdarzyło, że kobieta mnie broni, ale dziękuję. Natomiast ja bym proponował, żeby też podyskutować pani przewodnicząca w gronie prezydium na temat prowadzenia pewnych rzeczy u nas w ramach Komisji Ochrony Środowiska w prezydium. Teraz, szanowni państwo, chciałem wymienić to wielkie zaangażowanie polityczne na poziomie materiału, które ministerstwo nam dzisiaj rano przekazało. Więc w Gdańsku w tej sprawie politycznej zabrało głos trzech posłów, parlamentarzystów. Senator Ambrozik, pan Franciszek Kapinos i Paweł Sałek. To jest to zaangażowanie polityczne. W Białymstoku mieliśmy już więcej, bo był Sałek, zgłosił uwagi, Kapinos, senator Bogucka, senator Ambrozik i senator Błaszczyk. Następnie idziemy w wielkim zaangażowaniu wykorzystywania politycznego. W Krośnie jest dosyć interesująco, ponieważ mamy 8 zgłoszeń. Między innymi pani Elżbieta, europoseł Łukaciejewska, poseł na Sejm Bartosz Romowicz, senator Ambrozik, Błaszczak, Sałek, Frydrych, Zapałowski, Kapinos. To jest ta... Ale proszę mnie nie przerywać. Proszę mnie nie przerywać, ja pokazuję farmę troli polityczną teraz właśnie. We Wrocławiu mamy takich troli. Kapinos, Sałek, Ambroziak, Błaszczyk. I jeszcze w Radomiu mamy taką farmę troli. Poseł Paweł Sałek, senator Ambrozik, Przemysław Błaszczyk i Fryderyk Kapinos. To, szanowni państwo, tak to wygląda. Prawda jest taka, przegraliście te konsultacje, dobrze macie świadomość tego, z czym to się wiąże i zapominacie o tym, wydając kolejne polecenie pani minister, tym razem bezterminowe. Kolejna sprawa, którą chciałem powiedzieć. Ogólnopolska Narada o Lasach. Pan minister Dorożała obiecywał nam wiosną tego roku, że jak ta Ogólnopolska Narada o Lasach będzie, to dostaniemy zaproszenie. Ja nie dostałem tego zaproszenia, a wówczas pan mówił o tym, że będzie zaproszenie do całej komisji. Chyba przyszło to zaproszenie i nie wiem, komu pani przewodnicząca je przekazała. Ja takiego zaproszenia personalnie nie dostałem. Kolejna rzecz, szanowni państwo, każdy chyba obywatel w tym kraju ma prawo podpisać w ramach konsultacji społecznych treść listu, czy zgłoszenia, czy uwagi, jaką chce. I nie można mu tego zabraniać. Czy to był przysłowiowy Jan Kowalski, czy Koło Gospodyń Wiejskich, czy OSP, czy każda inna organizacja. Ma prawo? Ma prawo. To dlaczego uważacie, że te zgłoszenia, które, czy uwagi, które były przesyłane, to one w jakiś sposób inaczej są nazywane, że one są
jak tutaj jest, wnioski unikalne merytorycznie, a drugie są wnioski szablonowe, seryjne. Tak jak powiedziała pani poseł Golińska, ktoś miał ochotę podpisać, uważał, że taki wniosek chce złożyć i miał prawo tego podpisać, tym bardziej, że podpisywał się imieniem, nazwiskiem, adresem i tak dalej, a nie jakaś aplikacja, jak to w poprzednich latach było wiele razy robione, że społeczeństwo chce. Idziemy dalej, szanowni państwo. Konsultacje społeczne, tak, trzeba podziękować regionalnym dyrekcjom za to, że poniosły ten ciężki trud pracy. Ale kto wprowadził ten bałagan z konsultacjami? I kto dwa razy wydawał polecenie do Lasów Państwowych, do 5 RDLP o to, że mają robić te konsultacje? Przecież taka dyspozycja poszła ze strony resortu. I to resort nakazał, aby leśnicy robili te konsultacje. Dwa razy im nakazał. A jeśli chodzi o wprowadzenie bałaganu, mały system planów urządzania lasu, to dlaczego go nie stosujemy, który się sprawdza od 30 lat, patrząc na ustawę o lasach? I ostatnie zdanie, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego, nie ma już koleżanki Eli, ale też chcę o tym wspomnieć, mianowicie nie ma i nie było w polskich lasach czegoś takiego jak cięcie bez opamiętania. I wszyscy, którzy są na tej sali, którzy mają jakąś świadomość leśno-przyrodniczą, wiedzą, o czym mówię. Dziękuję. Z zastrzeżeniem, że jeszcze na koniec będę chciał zabrać głos, pani przewodnicząca. Tą rundę kończy pani przewodnicząca Magdalena Filiks. Poproszę wtedy o odniesienie się do powtarzających się pytań, w związku z tym skrótowo pana ministra, i oddamy głos. Oddamy głos stronie społecznej. Tak, to jest ostatni głos. Także bardzo. W kwestii szybkiego mojego wzruszenia na temat tego, jak państwo współczujecie leśnikom i stoicie po stronie leśników, pozwolę sobie jednakże przypomnieć, jak byli pracownicy Lasów Państwowych w tej strukturze zatrudnienia od góry do dołu, na przykład przymuszani do zbierania podpisów pod projektem Solidarnej Polski, jak to lasy są zagrożone prywatyzacją i Niemcami, i ci pracownicy, nad którymi sprawowaliście nadzór, czym się podobało, czy nie, pod groźbą utraty pracy, wszyscy musieli z tymi listami biegać. Ci ludzie wszyscy się do tego przyznali. To jest kilka tysięcy osób, których mobbingowaliście, zastraszaliście, i tak funkcjonowała ta instytucja. To, co się zmieniło dzisiaj, żaden z obecnych tutaj pracowników Lasów Państwowych nie jest zastraszany, zmuszany, mobbingowany do zajmowania jakiejś strony politycznej i bycia przystawką na politycznych konferencjach, tak jak to się działo przez ostatnie lata, bo uczyniliście sobie maszynkę do wyprowadzania pieniędzy z Lasów Państwowych. To po pierwsze, więc proszę się teraz nie litować nad pracownikami Lasów Państwowych, którzy dzisiaj mają swoją niezależność i mam nadzieję zaraz będą mogli szczerze i otwarcie podzielić się z nami swoim zdaniem. Bardzo żałuję, że nie ma pana posła Telusa, który bardzo ubolewał nad tym, że dzisiaj lasy się zamknęły. Otóż pan poseł Telus próbował się kilkukrotnie skontaktować z Lasami Państwowymi, nie w sprawie troski o Lasy Państwowe, tylko wypowiedzianej sobie prywatnej umowy na dzierżawę terenu z Lasami Państwowymi. To jest właśnie wasza polityczna troska o stan lasów. Natomiast pierwsza rzecz bardzo ważna, mam wrażenie, że zapomnieliśmy na tej komisji chyba o tym, że to moratorium i cała ta reszta to jest program koalicji rządzącej, któremu społeczeństwo w wyborach dało możliwość realizowania swojego programu. Bardzo słynne wasze zdanie: suweren zdecydował, i tak właśnie jest. Po drugie, te konsultacje nie dotyczyły tego, czy moratorium będzie, czy nie będzie, tylko czegoś zupełnie innego, a państwo w sposób polityczny próbujecie dalej ugrywać coś na instytucji, bo ten żal po tym, że straciliście taką bezwzględną władzę nad Lasami Państwowymi, po prostu w was ucichnąć nie może. Po trzecie, chciałabym zauważyć, czego państwo może nie zauważyliście, i bardzo dziękuję pracownikom Lasów Państwowych wszystkim, bez względu na to, jaką opcję polityczną państwo popieracie, popieraliście, bo każdy z nas jakieś swoje zdanie ma, za trud, który wy podjęliście, bo chciałabym przypomnieć, panie pośle Sałek, że dyrektor Lasów Państwowych dzięki współpracy ze strukturami oddolnie ogłosił coś takiego jak nadleśnictwa puszczańskie. W bardzo dużej mierze pokrywa to się z moratorium ogłoszonym przez nadleśnictwo, zresztą z tego, co pamiętam, rozszerza nawet na kilku terenach zakres tej szczególnej ochrony terenów przyrodniczo cennych. W związku z tym rozumiem, że również takie jest stanowisko Lasów Państwowych, nad którym w sposób rozsądny, racjonalny, w spokoju, bez politycznych nacisków pracowali głównie leśnicy, jako ci, którzy lasy znają i zechcieli społeczeństwu wskazać te tereny, które będą jakby sami swoją decyzją chcieli tą ochroną objąć. A na tej komisji w ogóle to nie wybrzmiało. Myślę, że jest to doprawdy bardzo istotne, za co z całego serca naprawdę dziękuję. Ja chciałabym państwu przypomnieć, że
to nie jest realizacja postulatów pani Magdy Filiks, czy pani przewodniczącej, czy pana ministra Dorożały, tylko tak naprawdę społeczeństwa. Znaczy o tym, że społeczeństwo chciałoby partycypować w inny sposób niż przez ostatnie 8 lat. W decydowaniu o tym, jak będzie wyglądała gospodarka leśna, to pokazują wszystkie możliwe badania. I myślę, że też to był głos społeczeństwa, który odsunął was od władzy właśnie również przez to, że właśnie tak politycznie, narzędziowo traktowaliście pracowników lasów państwowych. I chciałabym poprosić, bo tak, to jest problem. Ja przyznaję, że i moratoria i różne inne decyzje dotykają również przemysłu drzewnego, dotykają również pracowników zakładów usług leśnych i chciałabym, żebyśmy na tych komisjach dawali głos przedstawicielom lasów państwowych i branży drzewnej, czego państwo nie czyniliście przez ostatnie, poprzednie lata, traktując te wszystkie organizacje zupełnie narzędziowo, żebyśmy my na jakiejkolwiek w końcu komisji mogli zapoznać się z tym, co mają do powiedzenia przedstawiciele lasów, dyrektorzy, którzy mogą nam otwarcie powiedzieć, z jakimi problemami się zderzają, jak to widzą, jaka jest nad tym ich refleksja, żebyśmy mogli oddawać głos branży drzewnej, bo państwo z PiS-u, poprzednią komisję, na którą z całej Polski przyjechali przedsiębiorcy drzewni, ogłosiliście sukces, chwaląc się tym w internecie, że ktoś z was podniósł rękę i wniósł o to, żeby zamknąć komisję. Nie interesowało was wtedy kompletnie, bo właśnie to jest wasze polityczne podejście. Zerwaliście komisję, która mogła trwać kilka godzin, wnioskiem o przerwę. Ludzie, którzy wydatkowali czas, pieniądze i środki, przyjechali, żeby z politykami porozmawiać na poważne tematy, a wy odtrąbiliście jeden wielki sukces, że zdemolowaliście Komisję Środowiska, bo was kompletnie ani tych leśników, ani tych przyrodników, ani tej branży drzewnej głos nie interesuje. Was interesuje po pierwsze ból, że nie możecie z lasów państwowych doić pieniędzy. Po drugie, że nie możecie pracowników lasów państwowych wykorzystywać politycznie do zbierania podpisów i zastraszać i mobbingować, że stracą pracę. I to jest wasz jedyny dzisiaj interes i chciałabym, żeby teraz właśnie leśnicy i branża drzewna mieli szansę swoje zdanie komisji przedstawić. Ale jeszcze najpierw, ponieważ padło tyle uwag do Solidarnej Polski i do nas, to chcę powiedzieć, że wszystko, co powiedziała pani poseł Filiks, to jest bzdura i kłamstwo. Przeszkadza pani w prowadzeniu komisji. Bardzo proszę, pan minister Dorożała. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo. No jest trochę tych punktów, postaram się zwięźle. Może na wstępie pani przewodnicząca Lenartowicz prosiła o omówienie tego formularza. Ja poproszę pana dyrektora profesora Jaroszewicza, może żeby w kilku słowach za chwilkę na ten temat powiedział, bo to jest też ważne z punktu widzenia też jakby lasów i regionalnych dyrekcji, jak ten proces przebiega. Natomiast no postaram się, szanowni państwo, jakoś tak skondensować to. Te hasła, które tutaj padły. Szanowni państwo, no pan poseł Telus, widzę, że już wyszedł z sali, mówił tutaj o wyrzynaniu. No, powiem, że jest to ciekawa perspektywa, bo cała Europa, leśnicy w Polsce, w Europie, na świecie mówią raczej obecnie o odporności lasów, o odporności na zmieniające się warunki gospodarcze, warunki klimatyczno-środowiskowe i warunki społeczne, więc wolałbym, jeśli państwo chcecie rozmawiać merytorycznie, żebyśmy rozmawiali nie o wyrzynaniu, tylko o odporności lasów, bo tak, lasy się zmieniają, w lasach potrzebna jest przebudowa, tutaj pani poseł mówiła o przebudowie, bo na przykład w Babiogórskim Parku Narodowym, nie wiem czy pani posłanka Kurowska wie, 30% świerka przez 20 kilka lat przestało tam istnieć z uwagi na zmiany klimatu, które państwo uważacie, że ich nie ma. Są zmiany klimatu, pani poseł, i niedaleko pani, bo też na południu Polski, trochę bardziej w centrum południa Polski, 30% świerka naturalnie przestało istnieć, bo zmienia się klimat. I to samo dzieje się w lasach państwo, to samo dzieje się ze świerkiem, to samo dzieje się ze sosną, a wy opowiadaliście przez te wszystkie lata, że w zasadzie jest dobrze tak, jak jest, nic nie trzeba zmieniać. No właśnie trzeba zmieniać. No, niech pan minister nie powtarza tych bzdur, bo to już jest... No pani poseł, no prawda boli, rozumiem. No w każdym razie pani poseł tutaj, która też już wyszła, odwoływała się do ustawy o lasach. To była bardzo dobra ustawa na tamte czas, bardzo potrzebna, ważna. Minęło ponad 30 lat, wszystko się zmieniło od tamtego czasu i ustawa o lasach też musi się zmienić. No czy ktoś dzisiaj jest w stanie odpowiedzialnie wstać na tej sali, podnieść rękę i powiedzieć, że to co funkcjonowało 30 lat temu w zakresie dużej części legislacji państwa polskiego jest okej?
bo tak jest dobrze. No, wszystko się zmieniło od tego czasu. Warunki środowiskowo-klimatyczne, warunki społeczne, warunki gospodarcze, wszystko się zmieniło i ta ustawa wymaga zrównoważonego podejścia, zrównoważonych, przemyślanych zmian, która będzie nie podpalać emocje społeczne albo czynić Lasy Państwowe łupem politycznym tej czy innej organizacji, tylko będzie trwale, w sposób trwały, i to też jest zapisane w ustawie, to chciałbym do pani poseł, o czym też powiedziała, tam przede wszystkim poza tym wycinaniem tutaj, czy wyrzynaniem, jak tutaj padało, że zboże, że ludzie umierają, no znaczy, no ja nie wiem, no to jakieś obrazowe porównania, że drzewa tak samo, tam jest przede wszystkim napisane w tej ustawie o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej i nawet samo to hasło dzisiaj wymaga update'u, wymaga nowego spojrzenia, bo stało się też w pewnych obszarach pewnym wytrychem, a my potrzebujemy do tego podejść w bardzo merytoryczny sposób i musimy to zrobić wspólnie z leśnikami, przyrodnikami, z klasą polityczną, z samorządowcami, z organizacjami przyrodniczymi, z lokalnymi społecznościami. To de facto, co robimy, to, co zrobiliśmy w kontekście konsultacji, to, co zrobiliśmy w kontekście ogólnopolskiej Narady o Lasach. I naprawdę, szanowni państwo, mówienie o tym, że ktoś dzisiaj podważa, że nie wiem, że panie pośle, z całym szacunkiem, ale pan jest we wszystkich grupach, panie pośle, no pan ma pewne znamiona trollingu, no jest pan, wszędzie widzę nazwisko pana posła Sałka i znaczy, no ja to mówię trochę z przymrużeniem oka, ale no jakby pan zapytał młodzież dzisiaj, to tak się definiuje trolling właśnie, że jest pan wszędzie i na każdy temat chce pan się wypowiedzieć i w każdej grupie chce pan być, więc jakby no natomiast... Czyli pracowitość mówię, posła określa się trollingiem, nowomowa. Pięknie. Jakby pan poseł, niech pan pani, minister pani, Pan minister ma w tej chwili głos. Naprawdę. Panie pośle, mówię to z przymrużeniem oka, ale to niech pan sobie przemyśli i zostawiam to pana. Panie ministrze, tak nazywano nas, kiedy żądaliśmy informacji za czasów PiS-u, w związku z tym, gdzie nie mieliśmy dostępu ani do informacji, ani do kontroli, ani można było wejść do dyrekcji generalnej. W związku z tym... Proszę ważyć słowa. Ja akurat pan poseł, jeśli chce coś uzyskać, jakąś informację, chętnie udzielę, porozmawiam i tutaj jakby nie do końca rozumiem, natomiast próbuję zdefiniować słowo trolling jakoś tak szerzej. Ale zostawmy bardzo to, proszę, bo, do meritum, tak. Odpowiedzi na pytania. Wróćmy do meritum. Więc szanowni państwo, no jakby jeśli my mówimy dzisiaj o, bo państwo lubicie wracać do tego, jak te lasy, kiedy trzeba tam wycinać i tak dalej, wyrzynanie, pan poseł Telus tutaj wspomniał. No, pani poseł, pani minister Golińska też tutaj z panem posłem Siarką kilka rzeczy powiedzieli. Natomiast pani minister, ja bym chciał panią zapytać, jak pani, co pani zrobiła, jak pani naciskała na pana posła ministra Siarkę, bo rozumiem, że pani mogła mieć dobre pomysły i walczyła w słusznej sprawie, ale w jaki sposób była pani w stanie przekonać swoich kolegów do tego, żeby na przykład nie blokować. To, co państwo zrobiliście, państwo zablokowaliście w 2019 roku setki tysięcy ton drewna poużytkowego, które mogło trafić do polskich firm po to, żeby zostać ponownie wyprodukowany jako materiał, przy którym państwo siedzicie. Ten stół, on mógłby powstawać tak jak w Danii w 96% z recyklingu, czy we Włoszech, gdzie teraz poziom wykorzystania recyklingu to jest 60%. W Polsce to jest cały czas 20 parę %. Co państwo zrobiliście w tym obszarze? To są konkretne liczby. To na inną komisję, setki bardzo proszę. Setki tysięcy ton materiału, ale to jest... Dlaczego o tym mówię, szanowni państwo? Ja chętnie się odniosę, jeśli to ma dyskusja ja o tym, z Golińską, to jeśli bardzo pani proszę. Pozwoli skończyć, pani poseł. To są rzeczy, które są z tym związane, bo nie możemy sobie wybiórczo, szanowni państwo, nie możemy sobie wybiórczo podchodzić do tematu. Jeśli chcemy realizować zrównoważoną gospodarkę leśną, jeśli chcemy wdrażać odporność lasów, w każdym z tych trzech obszarów, o których wspomniałem, to wymaga szerokiego podejścia i recykling drewna poużytkowego, czy kwestia spalania pełnowartościowego drewna w energetyce jest tego częścią. Mówimy tu o milionach metrów sześciennych drewna. Państwo mówicie o jakichś analizach gospodarczych dotyczących moratorium, które jest ułamkiem w kontekście tego, o czym mówimy w całości dostępności drewna i gospodarki leśnej. A dlaczego wy żeście takich nie zrobili analiz? Dzisiaj kilka milionów metrów sześciennych drewna marnowało przez lata, spalając, uniemożliwiając recykling, i to jest zrównoważone podejście, to jest realizacja tych zapisów, które są w ustawie o lasach, no moglibyśmy na ten temat pewnie dłużej porozmawiać. Zakłady usług leśnych. Ja rozumiem, że państwo walczycie o głosy w kilku swoich okręgach wyborczych i tak dalej, ale naprawdę, czy dzisiaj dyskusja na ten temat,
na poziomie właśnie emocji, jakichś tutaj rozgrzewania rzeczy, ja pani poseł Kurowskiej chętnie odpowiem. Wie pani, co zrobiliśmy dla... Panie ministrze, przestań pan takie bzdury opowiadać. My nie walczymy o głosy wyborcze. Ja pani chętnie odpowiem, jeśli pani pozwoli. Płatności od 2025 roku, płatności zakładami usług leśnych z Lasów Państwowych to będzie znowu 14 dni, a nie 20 ileś, o co wy w ogóle nie dbaliście i to nie był przedmiot, którym się w ogóle chcieliście w jakiś sposób zająć. Powstaje specjalna platforma do komunikacji z zakładami usług leśnych. Lasy Państwowe nad tym pracują, będą tam specjalne dokumenty. Będą przywrócone obligatoryjne komisje wspólne na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów usług leśnych. To nie jest dialog? Ogólnopolska Narada o Lasach, tak, szanowni państwo, tam byli ludzie, którzy się przykuwali do drzew i byli ludzie, którzy wtedy stali po drugiej stronie, ale oni razem siedzieli przy jednym stole. Razem przy jednym stole i rozmawialiśmy na temat tego, co trzeba zmienić w gospodarce leśnej, bo tak wygląda dialog. To nie jest tak, że my sobie wybieramy, co my chcemy, z kim chcemy rozmawiać. Tak wygląda dialog. Tam byli ludzie z różnej bajki. Oni się po raz pierwszy spotkali, bo państwo przyjmowaliście tych ludzi z nogami na stole, jak jakikolwiek przyrodnik czy organizacja pozarządowa przychodziła i chciała o cokolwiek zapytać o to, co trzeba zmienić w lasach. Jedziemy dalej. Dalej wygląda to, szanowni państwo, tak, że w całym tym pakiecie, o którym państwo mówicie w kontekście tego konkretnego dzisiejszego tematu tej komisji, państwo mylicie pojęcia. Pan poseł Sałek tutaj przed chwilą powiedział o tym, że jak to pan powiedział, że mogą zagłosować jak chcą, jak panu się podoba. No panie pośle, czy jak pan pójdzie na wybory prezydenckie i będzie pan miał w drugiej turze dwóch kandydatów, to pan dopisze pan siebie, bo pan sobie może zagłosować jak pan chce. No nie, no musi się pan na coś zdecydować. To nie była plebiscyt, referendum, a nie o wybory prezydenckie. To nie była jakaś, wie pan tutaj, czy my się komuś chcemy przypodobać, jak pan powiedział na początku i tak dalej, i tak dalej. I to, tutaj to chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o to, żeby się pochylić dokładnie nad konkretnym wydzieleniem w lesie, nad konkretnym zakładem usług leśnych, nad konkretną umową, która po to, żeby te umowy były, te minimum gwarantowane, które jest wpisane w umowę z Lasami Państwowymi, żeby było dowiezione. O tym były te konsultacje. I rozumiem, że państwo chcieliście to wykorzystać politycznie. No z całym szacunkiem, ale tutaj uchwała Sejmiku Podkarpackiego, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ja się niczego innego nie spodziewałem. Niczego się innego nie spodziewałem. Ale tam jest możliwy dialog. I to ten rząd, szanowni państwo, wprowadził coś, o czym samorządowcy apelowali od lat. Subwencję ekologiczną. Specjalne pieniądze dla gmin, dla samorządów. Ja pani powiem. Wie pani, jak wyglądają pani poseł, do pani poseł Kurowskiej teraz się zwracam. Wie pani, jak wyglądają... Panie ministrze. Dobrze, ja mam taką prośbę. Panie ministrze, jeżeli by pan pozwolił, emocji, oddalibyśmy głos panu dyrektorowi Jaroszewiczowi po to, aby opowiedział o tym, o tych konsultacjach społecznych. Tak. Dwie minuty poproszę. Pół minuty. Pół minuty i zamykam się i oddaję głos panu profesorowi Jaroszewiczowi. Szanowni państwo, Babiogórski Park Narodowy. 16 milionów dla gminy Zawoja z tytułu turystyki, która działa w oparciu o Park Narodowy. Sam Park Narodowy 4 miliony złotych, 20 milionów złotych rocznie, które trafia z uwagi na to, że budujemy coś w oparciu o zasoby przyrodnicze, rozwijamy gminę. Subwencja ekologiczna dzisiaj to są setki milionów, to są ogromne pieniądze, w przypadku niektórych gmin miliony złotych, które trafią po to, żeby wesprzeć te gminy właśnie w kontekście rozwoju zasoby przyrodnicze, tam gdzie są parki narodowe, tam gdzie są parki krajobrazowe i również te miejsca, gdzie będą powstawać parki krajobrazowe. Jak się pani tak, czy narodowe, jak się pani tak troszczy też na przykład o gminę Lutowiska, to nie wiem, czy pani wie, ale dzięki subwencji ekologicznej właśnie gmina Lutowiska może do swojego budżetu dostać kilka milionów złotych. Gmina, która ma przychody na poziomie 27 milionów. To jest rewolucja. I to nie rząd PiSu dał ludziom pieniądze na Podkarpaciu, tylko właśnie ten rząd koalicji 15 października. Póki co jeszcze nic nie dał, a zobaczymy, co będzie. Bardzo proszę, pan dyrektor, pani przewodnicząca, rozumiem, że chce na coś zwrócić uwagę, tak? Tak, bo to ma być odpowiedź na moje pytanie, ale chciałabym też, jeśli będzie pan dyrektor przy głosie, żeby zwrócił też uwagę, bo mieliśmy taką informację, że regionalne dyrekcje
Lasów Państwowych zaraz po wprowadzeniu moratorium przygotowywały analizy właśnie skutków i przyrodniczych, i społecznych, gospodarczych tych moratorium i przekazały je do ministerstwa. Chciałabym usłyszeć właśnie od wicedyrektora generalnej dyrekcji, czy tak jest w istocie i ewentualnie poprosić o przekazanie nam tych, czy była zbiorowa analiza zrobiona i przekazanie nam tych informacji do komisji. A teraz bym chętnie usłyszała, jak wyglądały te konsultacje, bo tak jak przypomnę, konsultacje rzeczywiście zrobione, zagregowane są niezwykle trudnym przedsięwzięciem i po to, żeby zrobić zbiorowe wyniki, to naprawdę trzeba dość precyzyjnie je sformułować i jeśli nie będzie tak, to będą po prostu badania jakby opinii publicznej, nie konsultacjami. Ja uczestniczyłam w wielu konsultacjach, które organizacje MOST między nimi organizowały perfekcyjnie i warto by się nad tym pochylić, bo inaczej to mamy czasami te emocje zupełnie niepotrzebne. Dzięki. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Ministrze, Wysoka Komisjo. Troszkę muszę jednak rozszerzyć moją wypowiedź, przepraszam, oprócz odpowiedzi na pytanie pani przewodniczącej, ponieważ żeby zrozumieć całość tych konsultacji, to trzeba sobie przypomnieć, jaki był harmonogram całości przedsięwzięcia. Do przeprowadzenia tych konsultacji zostaliśmy zobowiązani jako Lasy Państwowe poleceniem ministerstwa z dnia 26 kwietnia. I no, termin był bardzo niefortunny tuż przed długim weekendem, więc kilka dni nam wypadło z życiorysu i w związku z tym dopiero 10 maja dyrektor generalny wydał zarządzenie, które powoływało w regionalnych dyrekcjach zespoły zadaniowe do spraw właśnie przeprowadzenia konsultacji. I już dwa tygodnie później żeśmy dali znać ministerstwu, że po prostu taki termin jest niemożliwy do przeprowadzenia poważnych konsultacji. Niemożliwe było, żeby w tym czasie dać odpowiednio długi czas osobom zainteresowanym do przeanalizowania tych danych i zgłoszenia uwag. Niemniej, no, ponieważ nie dostaliśmy natychmiast odpowiedzi, więc te konsultacje ruszyły i one zostały uruchomione dopiero między 3 a 6 czerwca, a dwie regionalne dyrekcje w ogóle nie zdążyły uruchomić konsultacji w tym pierwszym okresie. Więc bardzo się, że tak powiem, bardzo nam ulżyło, gdy 14 czerwca otrzymaliśmy polecenie o przedłużeniu terminu na konsultację i stąd była ta druga tura, ale chciałem podkreślić, że ona dotyczyła tych samych obszarów, tych samych propozycji, nie było żadnej zmiany, jeśli chodzi o materię konsultowaną. I tą drugą turę konsultacji ogłosiliśmy 15 lipca. Organizatorem były regionalne dyrekcje Lasów Państwowych odpowiednio w Białymstoku, Gdańsku, Krośnie, Radomiu i Wrocławiu. I w ramach materiałów, które przygotowaliśmy do konsultacji, były na stronach internetowych zawieszone mapy obszarów ujętych w moratorium z 8 stycznia, mapa z propozycją aktualizacji, z propozycją naszych zmian, wykaz wydzieleń proponowanej aktualizacji oraz uzasadnienie tych zmian. Żeby ułatwić analizy, również udostępnialiśmy pliki w formacie SHAPE, które umożliwiają po prostu analizy w mapach numerycznych. Było to przedsięwzięcie olbrzymie. Lasy Państwowe prawdopodobnie nigdy nie prowadziły tak szerokich konsultacji. I ze względu na to, że one dotyczyły w niektórych dyrekcjach dziesiątków tysięcy wydzieleń, w związku z tym nie dało się stworzyć formularza. Ten formularz musiałby mieć dziesiątki tysięcy wierszy. Dlatego uznaliśmy, że po prostu będziemy zbierać dane
I tak jak dyrektor KOS ogłaszając te konsultacje powiedział, no, zaprosiliśmy do zapoznania się z naszą propozycją i wypowiedzenia się na jej temat. Czyli to były konsultacje na temat aktualizacji, tak otwarte. I w tej drugiej turze już mogliśmy dać 21 dni, czyli taki normalny czas na zapoznanie się z materiałami. W związku z tym spłynęły te liczne uwagi. Ponieważ było tych uwag ze strony społecznej bardzo dużo, to dopiero 16 września udało się regionalnym dyrekcjom opublikować na ich stronach wyniki. Wyniki były podane jako liczba głosów lub w przypadku merytorycznych wniosków był wniosek i było ustosunkowanie się regionalnej dyrekcji do tego wniosku. Troszkę krośnieńska dyrekcja się spóźniła, bo tam było jeszcze więcej pracy i oni się nie wyrobili. I do ministerstwa przekazaliśmy te materiały dopiero 25 września. Więc tak to wyglądało i jeśli jest taka potrzeba, jeśli pani przewodnicząca widzi taką potrzebę, to panowie regionalni dyrektorzy są gotowi przedstawić, jak ten proces przebiegał i jakie są wyniki w poszczególnych dyrekcjach. Znaczy, dziękuję. Ja, mi chodziło o zasady i o reguły, jak to wyglądało, bo skoro właśnie pytanie było otwarte, no to ono pozwala na rozmaite potraktowanie tych konsultacji. Tak jak powiedziałam, rzecz jest trudna. Jeszcze prosiłabym o odpowiedź na to moje pierwsze dodatkowe pytanie dotyczące analiz. Więc tak, takie analizy były wykonywane. Ja niestety nie potrafię z głowy przytoczyć ich wyników, ale też jakby one się troszkę w tej chwili zdezaktualizowały, bo wtedy jeszcze próbowaliśmy, znaczy jeszcze nie wiedzieliśmy, na ile nam się uda rozłożyć pracę zakładów usług leśnych na innych terenach. I na dzień dzisiejszy, o ile się orientuję, to zaledwie w przypadku dosłownie kilku umów istnieje zagrożenie, że one być może nie będą zrealizowane, ale jest też duża szansa, że uda się je zrealizować, przynajmniej w minimalnym zakresie. Czyli raczej nie spodziewam się, żebyśmy musieli płacić kary za niewykonanie zawartych umów. Jeszcze jedno, czy na poziomie generalnej dyrekcji były zebrane te analizy z poszczególnych regionalnych dyrekcji? Jeśli tak, to byśmy prosili o przekazanie do komisji. Tak, oczywiście one były u nas zbierane. No, taka jest nasza rola, żeby koordynować tego typu procesy. Dziękuję bardzo. W tej chwili oddaję głos stronie społecznej. Z przeprosinami zaznaczam, że proszę o krótkie wypowiedzi, 1,5 minuty do 2 minut. Zacznę od lewej strony. Pani, pan i pan. Tak, bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Proszę bardzo, pani. Anna Trajc, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jestem pierwszy raz tutaj na komisji sejmowej i chciałam powiedzieć, że dla mnie robienie kroku w tył to nie jest najlepszy pomysł. My głosowaliśmy rok temu właśnie na koalicję rządzącą, bazując na obietnicach wyborczych wyłączeń 20%. Jesteśmy w momencie, kiedy udało się zapoczątkować proces wyłączeń w postaci 1% i budzi on tyle zamieszania i różnych emocji. Uważamy, że on powinien być kontynuowany. Oczekujemy kolejnych terenów do wyłączeń i przyrodniczo i społecznych też terenów. Uważamy, że to powinno być w dyskusji i z poszanowaniem społeczności lokalnej jak najbardziej, ze sprawiedliwą transformacją. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadziło badania socjologiczne na terenach okolicach Magórskiego Parku Narodowego. Mamy ich wyniki. Wiemy, że ta społeczność faktycznie jest pełna obaw i pełna niepewności i pełna takich złych doświadczeń, które były przy tworzeniu Magórskiego Parku Narodowego. Również byłam na Podkarpaciu na festiwalu w Cisnej, gdzie spotkałam panią europosłankę i też samorządowców z Cisnej.
i też narzekali, że po prostu z Warszawy są podejmowane decyzje, a mało kto do nich przyjeżdża i konsultuje. Także uważam, że też takie konsultacje mogłyby być osobiście, a nie do końca takie pisemne, tylko faktycznie spotkania, jak te zespoły społeczne też teraz lepiej działają niż takie konsultacje internetowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny głos. Bardzo proszę. Dzień dobry, Radosław Szczusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot. Szanowni Państwo, ja po raz kolejny na komisji przyjeżdżam, słucham kłótni posłów, a merytoryczny głos co do wyjaśniający meritum sprawy był pana profesora Jaroszewicza. Ja chciałbym właśnie merytorycznie powiedzieć, więc mamy burzę polityczną i kłótnie dwóch zwaśnionych obozów. Jako strona społeczna brałem udział w tym konsultacji, ale zanim o konsultacjach to dopowiadając, wyłączając 1,3% lasów w 10 najcenniejszych, przypomnę, to jest bardzo istotne, najcenniejszych terenach Polski, ograniczyliśmy pozysk drewna o 300 tysięcy metrów sześciennych, co się przekłada na 0,1% pozyskania z 2021 roku. Co powoduje, że jesteśmy w granicach błędu statystycznego, bo patrząc na pozysk, na limity pozysku w różnych latach, a możliwość pozyskania, to tak naprawdę jesteśmy w granicach błędu statystycznego, bo nie przekroczyliśmy 1%. Czyli tak naprawdę mamy burzę polityczną o 1,3%, co w skali przemysłu ogólnopolskiego nie ma naprawdę żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o brak surowca, gdyż ten surowiec na rynku jest. Według analiz analityków, ja nie jestem ekonomistą, ale czytam z uwagą różne analizy. Dzięki analizie przeprowadzonej przez Bank Pekao S.A. problem przemysłu drzewnego będzie tylko i wyłącznie związany nie z brakiem drewna, a z upodobaniami konsumentów, czyli innymi słowy, albo będziemy chcieli kupować meble, albo ich nie będziemy chcieli kupować i to jest największe zagrożenie. Ostatnie zdanie. I teraz problem konsultacji społecznych był taki, że w kilku regionalnych dyrekcjach Lasy Państwowe zaproponowały inne tereny i ja inaczej czytałem tą decyzję pani minister i mój głos był taki, by nie zgodzić się z propozycjami Lasów Państwowych przesunięcia cennych drzewostanów, chociażby we Wrocławiu, ze 150-letnich drzewostanów bardzo cennych na powierzchnię, w których właściwie się nie prowadzi gospodarki. To jest jeden przykład, przykładów było więcej. I mój głos co do zasady jest taki, że popieram konsultację, popieram utworzenie moratorium i uważam, że 1,3 jest za mało, bo powinniśmy dojść do 20, które było obiecane polskiemu społeczeństwu, ale mój głos w niektórych regionalnych był na nie, więc nie jest jednoznaczny wynik ten. Chciałem Państwu to przedstawić, bo to nie jest jednoznaczny wynik. Jeżeli biorąc udział w konsultacji mówiłem coś na nie, to nie znaczy, że nie popieram moratorium i nie popieram rozwiązań, które idą dalej, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, więc zniuansowałbym ten głos, jeżeli chodzi o kto jest za, kto przeciw, tylko jednak wczytałbym się w kwestie merytoryczne, kto jak głosował, a głosów merytorycznych, tak jak pan profesor Jaroszewicz powiedział, było mało, tak, to jest jasne. I druga rzecz, jeżeli chodzi o to, że ludzie podnoszą problem, ostatnie zdanie. Globalnie nie ma to znaczenia dla przemysłu. Lokalnie może mieć, oczywiście. To pan profesor Jaroszewicz powiedział, że były 2 czy 3 przypadki, które Lasy Państwowe, i za to im chwała, są w stanie rozwiązać. Dziękuję i apeluję o, jeszcze raz, bo ja przyjeżdżam tutaj dosyć często, nie jestem z Warszawy i słucham 1,5 godziny czy więcej kłótni, które są poza przedmiotem spotkania pani przewodnicząca, poza przedmiotem spotkania tej komisji, więc bardzo bym prosił o meritum szacunku dla nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę pastylką dotknąć do... Udało się, dziękuję bardzo.
Maciej Perzyna, Związek Zawodowy Wspólna Sprawa, Związek Ludzi Przyrody. Bardzo się cieszę, że pan minister jest dzisiaj z nami, ponieważ przeważnie na ten moment, kiedy mają możliwość wypowiedzenia się strona społeczna, ewakuuje się. Ufam, że prezent od Związku Zawodowego w postaci artykułów higienicznych się przydał. Pan minister był uprzejmy zauważyć, że w konsultacji padły 22 uwagi merytoryczne. Co istotne, jest to o 22 uwagi więcej niż poziom uwag merytorycznych we wczorajszym stanowisku ministerstwa w sprawie programu zarządzania populacją dzików. Bardzo bym zalecał, żeby stosować te same standardy do siebie. A teraz już konkretnie i do meritum, tak jak pan Ślusarczyk był uprzejmy prosić. Ochrona to nie tylko ochrona bierna, to też ochrona czynna. Co więcej, idzie się w stronę ochrony czynnej, żeby rozumieć i wykorzystywać mechanizmy, też te mechanizmy, które są związane z gospodarką ludzką. Wprowadzanie moratorium jest to przenoszenie się do takiego idealistycznego, no i trochę archaicznego sposobu postrzegania ochrony. Zamknijmy wszystko, będzie dobrze. Zamknijmy wszystko, siedliska się zmieniają, ale niekoniecznie w kierunku pożądanym. To, co jest ważne, to że moratorium jest proponowane wbrew stanowi faktycznemu i efektów, wbrew efektom dotychczas prowadzonych działań czy dotychczasowej gospodarki. Mamy do czynienia ze wzrostem liczebności gatunków chronionych, także na terenach leśnych. Mamy do czynienia z ciągłym wzrostem lesistości i wartości biologicznej lasów w zarządzie lasów państwowych. To nie są monokultury lat 60., to są coraz lepsze lasy i to wynika bezpośrednio z działań prowadzonych w ramach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Mówmy o tym wprost. Mamy wzrost, rokroczny wzrost wskaźnika liczebności pospolitych gatunków ptaków krajobrazu leśnego. Pani z OTOP-u jest prawdopodobnie w stanie to potwierdzić. Mamy też dodatkowy wynik finansowy gospodarstwa Lasy Państwowe, co ma istotne znaczenie i społeczne z punktu widzenia osób bezpośrednio zatrudnionych przez Lasy Państwowe, ale mamy też bezpośredni z tego wyniku finansowego wynikający poziom wydatków na pozaprodukcyjne funkcje lasu. Lasy Państwowe do tej pory wykładały najwięcej pieniędzy, ale one wykładały te pieniądze nie ekstrahując to z miazmatów kosmosu, tylko wprost z zysku wypracowanego na prawidłowo i zrównoważonie prowadzonej gospodarce leśnej. I tymczasem bez merytorycznej analizy skutków wprowadzonych zmian, wbrew opinii wyrażanej przez ponad 70 tysięcy osób w ramach konsultacji społecznych, pan minister mocno przepycha zmiany, które prowadzą do degradacji tysięcy hektarów lasów, obszarów leśnych, zmieniając je w kosztochłonny teren o niższej wartości biologicznej. I kończąc już wypowiedź, odnosząc się do przykładu pani z OTOP-u i Parku Magórskiego Narodowego, bo cały czas mówimy o tym, żeby chronić te tereny. Otóż Magórski Park Narodowy w swoim godle ma orlika. I tenże orlik nie żeruje na terenie Magórskiego Parku Narodowego, tylko żeruje na terenach poza parkiem, ponieważ Magórski Park jest narodowy chroniony i tereny otwarte zarastają. I orlikowi tam jest niewygodnie żerować. Także to nie jest tylko kwestia obaw, uzasadnionych obaw mieszkańców zamieszkujących te tereny przy obszarach chronionych czy wprost na terenach chronionych. To jest też kontrproduktywność w kontekście ochrony przyrody de facto, sensu stricte. Bardzo ważny temat. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tej strony bardzo proszę. Również proszę o krótki. Dzień dobry. Ja nazywam się Bartosz Bezubik. Jestem wiceprezydentem Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Jestem również prezesem zarządu Zakładów Przemysłu Sklejek Biaform S.A. w Białymstoku. Jestem uczestnikiem protestu branży drzewnej na Podlasiu. Organizacji, która jest całkowicie apolityczna. Organizacji, która zrzesza mieszkańców Podlasia, firmy, zakłady usług leśnych, przedsiębiorców i która uczestniczyła w sposób bardzo znaczący w tych konsultacjach. Mieliśmy największy głos w głosach oddanych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, a jak dzisiaj usłyszałem, dla niektórych z Państwa posłów jestem trolem. Chcę powiedzieć, że konsultacje dotyczyły terenów wskazanych przez regionalne dyrekcje i my pracowaliśmy w sposób merytoryczny nad tymi terenami. Złożyliśmy w pierwszym etapie swoje uwagi merytoryczne, natomiast na dwa dni przed końcem konsultacji pojawiły się zmiany do tych terenów, które zostały wymuszone na regionalnych dyrekcjach przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W momencie, kiedy pojawiły się te zmiany i nie było możliwości
odniesienie się do tego merytorycznie. Wydłużono ten okres prowadzenia tych konsultacji i dziwnym trafem w tym samym okresie pojawiła się strona internetowa, która umożliwiała masowe głosowanie odnośnie tych konsultacji dla wszystkich dyrekcji regionalnych, strona stworzona przez organizacje ekologiczne. I w tym momencie tak naprawdę z merytorycznego etapu przeskoczyliśmy w etap masowy. Wtedy rzeczywiście podjęliśmy rękawice i zaczęliśmy zbierać głosy. My zebraliśmy kilka tysięcy głosów osób z imienia i nazwiska, bo wszystkie głosy, które żeśmy złożyli, były podpisane przez fizyczne osoby. Ja kopię tych wniosków mam u siebie w firmie, a wszystkie wnioski zostały złożone do dyrekcji regionalnej w Białymstoku. Jeżeli te osoby są dla państwa trollami, to naprawdę życzę powodzenia w kolejnych wyborach. Bo uważam, że te wypowiedzi były wypowiedziami skandalicznymi. To tyle odnośnie konsultacji. Odnośnie skutków gospodarczych, bo tu pada ta magiczna cyfra, liczba 1-3% w skali kraju. Na Podlasiu to jest 10%. To się bezpośrednio przekłada na podaż drewna, bo o tyle jest niższa podaż drewna w dyrekcji regionalnej od momentu ogłoszenia moratorium. W drewnie wielkowymiarowym, czyli drewno te, które przerabia moja firma i które przerabiały tartaki, ten spadek wynosi 25%. Bo uzupełnienie drewna wielkowymiarowego nastąpiło poprzez większą podaż drewna średniowymiarowego, którego my nie przetwarzamy. Nie da się zastąpić jednego asortymentu przy technologii, która kosztuje miliony złotych, innym asortymentem. Ja dzięki moratorium wożę drewno z Litwy 400 km. Rozumiem, że efekt ekologiczny został osiągnięty. Moja firma notuje spadek przychodów o około 20% i około tyle mamy mniejszą produkcję w wyniku tego, że nie mamy dobrego surowca. W wyniku, więc to są skutki ekonomiczne, gospodarcze i społeczne lokalnie. 1-3 w skali kraju, okej, 300 tysięcy dzięki kompensatom. Gdyby nie było kompensat na Podlasiu, byłoby to znacznie więcej. 20%, mówimy o kilku milionach, 6, 8, 10, to jest bardzo znaczące uderzenie w branży. Ta branża w zasadzie może się w tym momencie zamykać w Polsce. Moja fabryka jest w takiej sytuacji, że od kilku lat planujemy przeniesienie zakładu. I dopełniliśmy kilka kroków formalnych w ubiegłym roku. 8 stycznia dostaliśmy moratorium. W zasadzie cały pomysł na relokację zakładu prawdopodobnie nie będzie miał jakiegokolwiek sensu, bo Podlasie jest w największym stopniu dotknięte tym moratorium. Odnośnie tych wspaniałych działań, które prowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska dla branży drzewnej. Panie ministrze, z recyklingu powstanie tylko i wyłącznie płyta biurowa, płyta pilśniowa. Wszystkie inne sektory gospodarki nic z recyklingu nie zrobią. Nic. Tartaki go nie przetrą. Sklejki z tego nie wyprodukujemy. Palet z tego nie wyprodukujemy. Więc zmniejszanie podaży drewna okrągłego oznacza kłopoty branży. I ograniczenie strumienia co do zasady. Bo jak zmniejszymy podaż drewna okrągłego, to będzie to oznaczało, że również jest mniej recyklingu w przyszłości, również jest mniej produktów ubocznych, które też są do wykorzystania tylko przez niektóre sektory przemysłu drzewnego. Sklejki nie wyprodukuje z rębki. Palety nie wyprodukujemy ze zrębki. Tego krzesła, na którym siedzimy, nie wyprodukujemy ze zrębki, bo to jest krzesło wyprodukowane ze sklejki. To tak odnośnie tego, jak bilans państwo chcecie uzupełnić tym drewnem, dla nas to nie ma żadnego znaczenia. Odnośnie zakładów usług leśnych, one wszystkie głosowały przeciwko temu moratorium i taki sławetny zakład usług leśnych z nadleśnictwa Supraś, o którym pan minister wspominał kilkakrotnie, tam już jest połowa załogi, tam jest harwester sprzedany i w zasadzie nie ma przyszłości dla tej firmy pani Halina Karpowicz. I ostatnia rzecz. W Polsce pozyskuje się 38 milionów metrów sześciennych drewna rocznie. Tyle, ile mamy obywateli. To jest 1 metr sześcienny drewna na osobę. Jeżeli ktoś ma dom z kominkiem, to więcej spala w roku tego drewna niż te pozyskanie. Więc demonizowanie pozyskania jest całkowicie nieuzasadnione. Dodam, że z tego metra kilkanaście procent idzie na papier, którego używamy w bardzo prozaicznych okolicznościach. Dziękuję państwu. Mikrofon. Wydaje mi się, że siebie słyszę dobrze, państwo nie słyszycie. Janusz Turski, Stowarzyszenie Papierników Polskich.
Otóż widzę, że Bartosz miał więcej niż dwie minuty, więc ja też będę troszkę może zbyt długo tutaj, to proszę przerwać, ale chcę powiedzieć tak, że rzadko mamy okazję jako strona społeczna i reprezentanci branży drzewnej, żeby na posiedzeniach komisji słyszeć o problemach nurtujących nas i o tym, co w przyszłości. Właściwie jesteśmy świadkami debaty poselskiej, która wikła nasze interesy w bieżące spory polityczne i w takiej konwencji jakby ten nasz głos no jest siłą rzeczy tłumiony także ze względu na ograniczony czas. To jest przykra konstatacja. Wiemy, że może być inaczej, że powinno być inaczej. Tak długo mam wrażenie, nie będę mówił tak klinicznie, jak powiedział Bartosz, ale jak jesteśmy w tym klinczu i w tym arm wrestlingu i na tej scenie w parlamencie, to nie sądzę, żebyśmy mogli posunąć się do przodu, bo my jako przemysł patrzymy w przyszłość, do przodu. Chcemy wiedzieć, co znaczą na przykład komunikaty, jakie resort formułuje z wczoraj, z przedwczoraj, a zapowiada bardzo ważne działania dotyczące kierunków transformacji lasów państwowych. Zostają opracowane rekomendacje na podstawie postulatów, które odbiera i są zgłaszane. One mają w zamiarze rysowanie nowej koncepcji, jeżeli chodzi o strategię dla działalności lasów, dla lasów jako instytucji, ale także nas interesuje ten wymiar, jeżeli chodzi o kontekst polityki unijnej, dostosowanie lasów do działań w horyzoncie czasu 2014-2030 w odpowiedzi na aktualne uwarunkowania społeczne, gospodarcze i klimatyczne. To nas właśnie interesuje. I dlatego też mam nadzieję, i te nasze głosy jakby pozostają troszkę bez echa. One nie rezonują w taki sposób, jaki chcielibyśmy, bo one przecież mówią o problemach realnych. Jeżeli nie jesteśmy atrakcyjnym partnerem dostatecznie, to może niekoniecznie forum komisji jest do tego potrzebne. To proszę pokazać jakiś azymut, gdzie i z kim mamy wchodzić w alianse, żeby się ze swoją narracją przebić. Próbowaliśmy 3 czerwca przekazać o naszych sprawach na spotkaniu zespołu parlamentarnego w Kwidzynie. Tam się akurat mieści celulozownia, jedna z największych w tej części Europy. I tutaj to nie rezonuje, nie ma echa. Wczoraj i dzisiaj niektórzy z nas, ja wczoraj z satysfakcją, Bartosz także, uczestniczyliśmy w otwarciu konferencji międzynarodowej, której gospodarzem jest Instytut Badawczy Leśnictwa, na bardzo ciekawy temat. Drewno z polskim materiałem przyszłości. Dzisiaj są warsztaty, nas niestety nie ma. Nie wiem nawet, czy dobrze wybrałem. Może te warsztaty by mnie czegoś nauczyły. Przepraszam, że za ten wtręt taki toksyczny. Ale te warsztaty dzisiaj, one mają nas nauczyć, dać pojęcie, taką dialektykę, której możemy przybliżać, poznawać, porządkować i rozwijać pewne działania, które będą docierały do przestrzeni publicznej na temat tego, w jaki sposób las, drewno jako materiał jest pewną alternatywą dla cementu, dla stali, dla tego wszystkiego, dla tego siermiężnego przemysłu, do którego się przyzwyczailiśmy, a który musi, że tak powiem, uznać, że jest troszkę passé. Tam są świetne przykłady ze Szwecji, z Finlandii, z Austrii, z Niemiec, ludzi przygotowanych, no to są ludzie świata nauki, sektora badań i rozwoju, ale także instytucje, które implementują i wskazują, jak mówić o własnych problemach, niekoniecznie w konwencji szermierki i tej debaty, którą tutaj, dziękuję oczywiście, bo to jest ciekawe, są te spory, ale one adresują problemy czasu przeszłego. Troszkę przypominają mi taką martyrologię, a nam nie o to chodzi. Chcemy się posuwać do przodu. I są jasne punkty, o których chcę powiedzieć. W tej nowej rzeczywistości, jeżeli spotykały się z nami lasy i były gospodarzem spotkania, to nie zamykano tego przebiegu i głosów, tylko do grona, często wcześniej niestety zdarzało się, że nie było nawet protokołu ustaleń i notatek, ale jest online live streaming, świetnie.
taki przekaz idzie i on jest powtarzany, dobrze rezonuje, ludzie więcej rozumieją, nie tylko ten nasz język metahermetyczny, ale także dowiadują się dalej. Oczekiwaliśmy, i to się dzieje, przywrócenia certyfikatu FSC. Oczekiwaliśmy działań związanych z definicją drewna energetycznego. No, nam chodzi oczywiście przemysłowi celulozo-papierniczemu o to, żeby nie spalać okrągłego drzewa, tak? Bo z tego żyjemy. Mamy wreszcie, to jest jakiś cud nad Wisłą. Pytałem na spotkaniu poprzednim Komisji Połączonej z Gospodarką i Rozwojem panią minister Kloska o EUDR. Kolejnego dnia, a i wtedy po raz pierwszy zadeklarowała pani minister publicznie, że Polska i polski rząd będzie optował z innymi krajami za postponowaniem tego. Mamy rok czasu, ale ten bufor rok czasu, mam wrażenie, też jest krótki. Gdybyśmy mogli usłyszeć, w jaki sposób nasze działania i przygotowania będą wspierane przez resort, przez lasy, aż do bólu, aż do manualu, bo dalej to ryzyko i obciążenie ze środkami penalizującymi, nawet w braku dobrych intencji wykazywania oświadczeń o zachowaniu należnej staranności, wisi jak miecz Damoklesa nad naszą głową. I ostatnia rzecz. Podpisaliśmy wczoraj deklarację współpracy, czyli izby, stowarzyszenia naukowo-techniczne, różne strony uzgodniły, że będą starały się w tej narracji, w dialogu z państwem, z elitami politycznymi rządzącymi, mówić jednym głosem. Żebyście państwo nie mówili, że mamy czasem, bo czasem tego siermiężnego argumentu używano, ja go pamiętam z przeszłości, że nasze stanowiska są biegunowo różne. Reprezentujemy mozaikę interesów, czasem jest je trudno utrzeć, ale wszyscy, że tak powiem, mamy wspólny cel. Wykorzystanie tego potencjału, który jest, nie kwestionujemy i nie podważamy dogmatu, który się wiąże z tymi celami polityki klimatyczno-energetycznej. Nie cofniemy się, jeżeli chodzi o LULUCF. Ostatnia rzecz. Nie wyobrażam sobie tej debaty i tego zobowiązania delegowania równoważenia emisji i pochłaniania wyłącznie na lasy państwowe. Są jeszcze inne lasy. Rozmawiałem wczoraj z doktorem Stefanem Traczykiem, który jest prezydentem chyba, tak, tego Stowarzyszenia Właścicieli Prywatnych Lasów. I on także się czuje troszkę wyautowany z tego nurtu, z tej narracji. Przecież to także jest bardzo poważny zasób i nie ma dyskusji, moim zdaniem, w obecności Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki bez udziału Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To przecież grunty leśne, LULUCF jest cały o zmianie użytkowania gruntów leśnych. Rolnictwo emituje znacznie więcej niż przemysł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kiedy prosiłam o wskazanie, kto chce do głosu, wówczas nie podnosiliście państwo rąk. Dlatego poproszę jeden głos z tej strony i jeden głos z tej strony i musimy zakończyć komisję, niestety. Ponieważ o 14 mamy kolejną, a jeszcze w międzyczasie są inne. Bardzo proszę. Dobrze. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałabym na początku poprosić, żeby jednak udostępnić jeszcze innym osobom zgłaszającym się głos, ponieważ przyjechaliśmy tutaj po to, aby się wypowiedzieć i o to, aby głos każdej strony został wysłuchany. I ja już przechodzę oczywiście do rzeczy. Krótko. Jesteśmy tutaj, ponieważ koalicja rządząca zobowiązała się do tego, że wyłączy trwale z wycinek 20% najcenniejszych lasów. W przyszłym tygodniu mija rok od wyborów, w których Polki i Polacy zadecydowali, kto będzie w tej koalicji rządzącej zasiadał. Do tej pory, po tym roku od wyborów, ja nie mówię roku od zasiadania, czy od realnego działania rządu, ponieważ wiemy, że to było później, natomiast rok po wyborach mamy dalej 1,3% i konsultacje społeczne, o których dzisiaj mówimy, dotyczyły propozycji lasów państwowych, aktualizacji tego moratorium. I ja tylko powiem i podam liczby. Lasy państwowe w aktualizacji tego moratorium zaproponowały między innymi w nadleśnictwie Bircza czterokrotne zmniejszenie powierzchni chronionej przed wycinkami, a koalicja rządząca obiecała wyłączenie z wycinek, a nie częściową ochronę, a generalnie w RDLP Krosno ta różnica to było trzykrotnie mniej, jeżeli chodzi o polecenie z 8 stycznia ministerstwa. W związku z tym same te konsultacje dotyczyły
w przypadku tego nadleśnictwa drastycznego zmniejszenia ochrony przed wycinkami i też znaczna część społeczeństwa wypowiedziała się, że nie akceptuje takiego zmniejszania. Teraz padają, znaczy moratorium jest nadal przedłużone i problemem jest również to, że niestety teraz Lasy Państwowe mają zaproponować, jak będzie wyglądać trwała ochrona tego 1,3%, podczas gdy trwała systemowa ochrona nie jest rolą Lasów Państwowych, tylko rządu. Rozwiązaniem też nie są lasy czy nadleśnictwa puszczańskie, o których była tutaj już dzisiaj mowa, ponieważ to nie jest trwała ochrona. Natomiast rozumiem, że to nie jest dzisiaj kwestią rozmowy. W związku z tym ja jeszcze raz apeluję o to, żeby rząd jak najszybciej wywiązał się z ochrony 20%, ponieważ za tym głosowali wyborcy. Po prostu, rok temu. Dziękuję bardzo. Proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Przepraszam, Aleksandra Wiktor, Fundacja Greenpeace Polska. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, minuta. Dzień dobry, Marta Jagusztyn, Fundacja Lasy i Obywatele. Ja mam wrażenie, że ta komisja dowodzi między innymi jednej rzeczy, takiej, że potrzebujemy jasnych ram dla konsultacji, żeby to były systemowe procesy. Bo żyjemy w świecie i ta komisja też tego dowodzi, który jest spolaryzowany, gdzie mamy potencjał dla dezinformacji. Jest po prostu trudno o dobry proces, a równocześnie mamy też narzędzia cyfrowe, które z nami zostaną, są wyzwaniem. Ale równocześnie profesor Jaroszewicz mówił o tym, że nie dałoby się zrobić formularza porządnego do tych konsultacji. Dałoby się przy pomocy tych cyfrowych narzędzi, dałoby się. Oczywiście jest kwestia wykluczenia, ale mam nadzieję, że nad tym pracują inne komisje. Więc stąd już bardzo pokrótce moje pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiemy, że mamy nowelizację ustawy o lasach, która jest procedowana. Tam jest kwestia partycypacji i konsultacji. Czy możemy się spodziewać również rozporządzenia, które będzie to regulowało i które rozumiem, że jest przygotowywane i które będzie rozporządzeniem, które da nam takie ramy do konsultacji, które będą konsultacjami na miarę XXI wieku, a nie będą tylko spotkaniami z leśnikiem i pogadankami o trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Dziękuję bardzo. I ostatnie dwa głosy. Z mojej prawej strony bardzo proszę. Ostatnie dwa głosy. Szanowni Państwo, Michał Kędziera, Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów. Chciałbym przedstawić stanowisko i stronę Stowarzyszenia Leśników. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasu jako organizacja mająca na względzie dobro przyrody i rozwój gospodarczy kraju wzięło udział w konsultacjach społecznych zarządzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stowarzyszenie po zasięgnięciu opinii od terenowych członków i współpracowników wysłało swoje opinie do wszystkich 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, mając na uwadze fakt, że zmiany w gospodarce leśnej polegające na wyłączeniu z użytkowania gospodarczego dotyczą znacznych powierzchni leśnych. Stowarzyszenie nasze wyraziło swój jednoznaczny sprzeciw wobec sposobu i zakresu wprowadzanych ograniczeń. Tym bardziej, że tego typu działania prowadzą w prosty sposób do upadku branży produkcji leśno-drzewnej. Obecnie w Polsce w całym sektorze leśno-drzewnym wraz z sektorem usług leśnych znajduje zatrudnienie ponad 461 tysięcy osób. Dlatego też mając na uwadze tak ogromny potencjał przemysłu drzewnego, którego coroczna produkcja wynosi ponad 180 miliardów złotych, jest niedopuszczalne, aby bez żadnych analiz skutków gospodarczych i społecznych podejmować decyzje o zakazie pozyskania drewna na wybranych arbitralnie obszarach leśnych. Analizując fakt, że obszar objęty poleceniem pani minister klimatu i środowiska z dnia 8 stycznia 2024 roku o wstrzymaniu pozyskania drewna wynosi około 100 tysięcy hektarów, należy przyjąć, że stanowi to istotny wpływ na rynek drzewny. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2024 roku Lasy Państwowe zarządzają powierzchnią 7 155 200 hektarów lasów. Natomiast zgodnie z opublikowanymi w dniu 22 maja 2024 roku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych sprawozdaniem finansowo-gospodarczym za rok 2023 przychody Lasów Państwowych ogółem wynosiły 14 miliardów 626 milionów 486 tysięcy 200 zł. Przeliczając te dwie wielkości na jeden hektar powierzchni
leśnej, będącą własnością Skarbu Państwa i zarządzanej przez Lasy Państwowe, otrzymujemy wynik 2044 zł przychodu generowanego przez 1 hektar lasu. Mnożąc tę wielkość przez powierzchnię 100 tysięcy hektarów lasów wyłączonych z użytkowania decyzją pani minister, należy przyjąć, że wielkość utraconych przez Skarb Państwa przychodów w roku 2024 będzie wynosić ponad 200 milionów złotych. Podpisano prezes zarządu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, dr inżynier Stefan Draczyk. Szanowni Państwo, jeszcze jedno zdanie od siebie. Jako leśnik, przyszłe pokolenie lasów, absolwent Technikum Leśnego w Biłgoraju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie do tych rozmów głosu ekspertów. Mamy w Polsce 3 szkoły wyższe, 3 uniwersytety zajmujące się szkoleniem leśników. I proszę o włączenie głosu doktorów, profesorów, którzy mogą w tym zakresie znacznie więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo. Natalia Wysocka, protest branży drzewnej. Ja bym chciała zadać pytanie do pana ministra. W jaki sposób wspierał pan przedsiębiorców? Prosił pan o podniesienie ręki na początku. My podnieśliśmy tutaj ręce, pan nie. Może wspierał pan ich poprzez swoje nagminne manipulacje, na przykład, że cena drewna spadła. Nie wspomniał pan o tym, że wziął pan pod uwagę tylko cenę drewna bukowego i dębowego. Średnia cena drewna spadła dlatego, że wyłączył pan drzewostany powyżej 100 lat, przez co nie możemy pozyskiwać tych najcenniejszych sortymentów, a sprzedając sortymenty tańsze, wiadomo jest, że średnia cena spadnie. Kolejna manipulacja, moratorium obejmuje zaledwie 1,3% lasów w skali kraju. Jest to prawda, ale czy nie uważa pan, że wypadałoby dodać, że w skali naszych mniejszych regionów w przypadku niektórych nadleśnictw to czasem nawet 70% powierzchni? Pani Yahiro, kwestionuje pani wyniki tych konsultacji. Czy były jakieś inne? Nie było. Czy decyzja o moratorium oparta była na analizach, na badaniach? Nie była. Konsultacje przeprowadzono dopiero niedawno, a jego wyniki mamy niemal rok po tym, jak weszło w życie. Wprowadzenie tak istotnych zmian bez odpowiednich analiz i badań jest, ograniczy się tylko do słowa absurdalne. Pochodzę z Podlasia, regionu, w którym lasy są ważne dla naszej gospodarki. Nasza gospodarka leśna jest prowadzona od pokoleń. To dzięki pracy leśników nasze lasy są w tak wspaniałej kondycji. Jak więc można twierdzić, że ta gospodarka jest zła? Moratorium dotknęło ściany wschodnią kraju, czyli tereny najbiedniejsze. Przypadek? Ministerstwo próbuje tłumaczyć to, że są to obszary najcenniejsze przyrodniczo, ale nikt nie wie, co to oznacza. Tak jak wspomniałam, na tych obszarach od lat praktykujemy zrównoważoną gospodarkę leśną i to dzięki niej te obszary możemy nazwać cennymi. Zakaz wycinki nie jest ochroną. Pamiętajmy o dewastacji Puszczy Białowieskiej, gdzie podobne decyzje zakazujące wycinki doprowadziły do zdewastowania świerkowych drzewostanów, które dzisiaj leżą i się rozkładają. W kontekście zmian klimatycznych wierzę, że nam wszystkim zależy tutaj na ochronie środowiska i na ochronie klimatu i gospodarka leśna nie stanowi problemu, a część rozwiązania. Jak możemy powoływać się na ekspertów od klimatu, a jednocześnie ignorować ekspertów od lasów? Decyzje dotyczące naszych lasów powinny być podejmowane w oparciu o wiedzę, doświadczenie i dialog z lokalnymi społecznościami. Nie możemy pozwolić, aby osoby, które nie rozumieją naszej pracy, bo na przykład siedzą w stolicy, decydowały o naszych losach. My wiemy, jak zarządzać lasami, bo robimy to od lat, więc możecie się jedynie od nas uczyć, bo robimy to małym efektem, a nasze lasy są na to najlepszym dowodem. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, biznes zarządza lasami czy lasy państwowe, bo trochę nie zrozumiałam. Bardzo, pani poseł. Głos chce zabrać pan dyrektor. Jeszcze bardzo proszę, przepraszam państwa, ale niestety były bardzo długie wcześniej wypowiedzi. Prosiłabym, żeby się nie powtarzać i wówczas oddamy głos panu dyrektorowi Jaroszewiczowi, ale rozumiem ostatni głos. Aneta Wilińska i naprawdę nie będę się powtarzać, bo już tu padło wiele głosów, ale z jednym tylko pytaniem do ministerstwa. Mówimy tutaj o moratorium, czy rozmawiamy o moratorium dzisiaj, które już funkcjonuje. Czy ministerstwo planuje ogłoszenie jakiegokolwiek nowego moratorium? Jeżeli tak, to kiedy i z jakim terminem my jako branżowcy, a tak naprawdę społeczeństwo się dowiemy o ewentualnych nowych zarządzeniach? Dziękuję.
Dziękuję za ponowne udzielenie głosu. Ja będę bardzo krótko mówić. Jeśli chodzi o skalę lasów, które są wyłączone z pozyskania, to już w tej chwili mamy około 10% lasów, które są wyłączone. 10%. Włączając w to moratorium, możemy się kłócić, czy to jest 10,1 czy 9,9, ale tak szacujemy, że tyle mamy już wyłączone. I jest to wielkość, która jak widać nie spowodowała jakiegoś tąpnięcia w gospodarce. Chciałem też jeszcze podkreślić, że lasy są stabilną, bezpieczną firmą, która zarządza lasami Skarbu Państwa. I jesteśmy zarządcą odpowiedzialnym, który również bierze pod uwagę te przedsiębiorstwa, te gałęzie przemysłu, które są zależne od produktu, który dostarczamy, obok wszelkich innych usług ekosystemowych nieprodukcyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Padły trzy pytania do pana ministra. Co z ustawą, zmianą ustawy o lasach? Czy będzie kolejne moratorium? W jaki sposób wspierał pan przedsiębiorców? I bym chciała, żebyśmy się do tego ograniczyli, dlatego że musimy tą komisję już zakończyć. Bardzo krótko, bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Odpowiadając na pytanie pani prezes Wilińskiej, no oczywiście jakby jesteśmy cały czas w procesie ogólnopolskiej narady o lasach. Pod koniec listopada będzie druga edycja pokazująca jakby też to, co się wydarzyło w tym, na tej przestrzeni dialogu przez te ostatnie prawie rok. Wiemy, jakie są zapisy umowy koalicyjnej w kontekście 20%. Oczywiście no, to, nad czym pracujemy teraz, to jest to odpowiednie zaplanowanie tego, rozłożenie w czasie i przestrzeni. To, o czym powiedział pan dyrektor Jaruszewicz odnośnie tych powierzchni leśnych, które już dzisiaj nie są użytkowane, albo tych, nad którymi pracujemy w kontekście na przykład lasów społecznych, to oczywiście państwo doskonale wiecie, znaczy, które to są nadleśnictwa, przedsiębiorcy są też w tych grupach lokalnych, prawda, więc to jest ten proces, który się dzieje. No oczywiście no, chcielibyśmy, to czego potrzebujemy pod kątem też realizacji tych zapisów umowy koalicyjnej, no to jest pewna forma usankcjonowania prawnego tych przestrzeni, o których powiedział pan dyrektor Jaruszewicz, tak? Czyli my musimy znaleźć formułę prawną, to w kontekście też potrzebnych zmian w ustawie o lasach. Jest taka definicja tak zwanych lasów ochronnych, no one są istotne, wiemy jaka to jest pula, to jest blisko połowa lasów w Polsce. Teraz trzeba znaleźć w kontekście zmian ustawowych konkretną przestrzeń legislacyjną, żeby zdefiniować te lasy w kontekście tych 20%. No i tak jak powiedziałem, znaczy to co się wykuwa się, dlatego jest tak trudno, ale robimy to razem. Tak? Znaczy rozmawiamy razem równolegle, wdrażając wszystkie te mechanizmy typu właśnie recykling drewna, typu właśnie zakaz spalania pełnowartościowego drewna, certyfikacja FSC. No to musi iść równolegle. Tak? Natomiast chciałbym państwu też dać jasny sygnał. Mam nadzieję, że po naszych wielu spotkaniach, licznych dyskusjach, nieraz trudnych rozmowach, jakby wiemy, że chcemy to robić razem i to jest niezwykle istotne. Padło tutaj pytanie też odnośnie procesu konsultacji i jakby stworzenia jakiejś formuły w ogóle. To oczywiście jest bardzo ważne pytanie. Też dyrektor Jaruszewicz o tym wspomniał, że Lasy Państwowe no prawdopodobnie pierwszy raz w historii przeprowadzały tak dużą operację w postaci tych konsultacji społecznych i to też jest jakaś forma pilotażu. Zresztą wszystkie te rzeczy, które robimy, czy lasy społeczne, czy właśnie te konsultacje, no są jakimś elementem czegoś nowego, co się też pojawia i wspólnie z dyrekcją generalną, wspólnie z dyrekcjami regionalnymi, ale też z przyrodnikami, społecznikami, samorządowcami, przemysłem drzewnym. No próbujemy ustalić jakiś mechanizm, który będzie funkcjonował. I na koniec tutaj pani była łaskawa powiedzieć, rozumiem, że mam konkurencję na TikToku, widziałem ostatnio, to życzę powodzenia. Natomiast wie pani, z tą Puszczą Białowieską jest trochę tak, że ona się przebudowuje sama. I wie pani, może już nie doczekamy tego, a może jeszcze tak, za 50 lat ona będzie wyglądała po prostu zupełnie inaczej. To jest jakiś naturalny proces, który się dzieje i tą puszczę trzeba zostawić. I państwo też doskonale to wiecie. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, naprawdę możemy się licytować. Tutaj jeszcze pewnie jedna komisja w tej sprawie będzie. Mamy się czym pochwalić, mówiłem o tych punktach dzisiaj. Nie odpuścimy tego. I domyślam się, że tej drugiej stronie sceny politycznej jest po prostu trochę wstyd. Dziękuję.
Dobrze, szanowni państwo, spróbujemy podsumować bardzo krótko, chociaż nie da się, myślę, że w kilku zdaniach podsumować tej debaty. Padło wiele zarzutów, że jest to sprawa polityczna. To chcę państwu powiedzieć, że nie jest to sprawa polityczna, bo byliśmy nie tak dawno na sesji naukowej Towarzystwa TPL-u. PTL-u, Polskie Towarzystwo Leśne, gdzie politycy różnych wrażliwości, różnych klubów mówili jednym głosem w tej sprawie. Rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, z którymi się zgadzają leśnicy co do samej istoty i potrzeby ochrony. Natomiast ochrona przyrody, która jest naszym wielkim wyzwaniem, jest zapisana w Konstytucji w sposób bardzo szczegółowy, precyzyjny. Mówi o zrównoważonym rozwoju. Dlatego my oczywiście bardzo chętnie mówimy, co ma być chronione, jeżeli nas to bezpośrednio nie dotyczy. I trzeba mieć taką uwagę na myśli, że jeżeli chcemy wprowadzać, czy państwo chce wprowadzać nowe zasady ochrony, to nie da się tego zrobić bez ludzi, nie da się tego zrobić bez społeczeństwa, nie da się tego zrobić bez efektu zachęty. Bo czy te konsultacje były kulawe, czy one zawierały jakieś błędy, to jednak wyniki są bardzo jednoznaczne w tej sprawie i nikt nie unieważnił tych konsultacji. Naszym wyzwaniem, wspólnym wyzwaniem jest ochrona środowiska, wzmocnienie ochrony środowiska, dialog lasów ze społeczeństwem, bo ja mogę powiedzieć, jako polityk, który był zawsze zaangażowany w sprawy leśne, nie miałam tego dialogu. Lasy się zamknęły i trzeba ten dialog odtworzyć. Natomiast czasy, w którym decyzje podejmowało się z jednego miejsca, przez jedną osobę, te czasy się skończyły. Dlatego tamtą decyzję traktuję jako falstart, który się już więcej nie powtórzy. I będziemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi, z gospodarką wypracowywać takie zasady i takie standardy, niedopychane kolanem, które w sposób planowy, również nie nagły i nie szybki, ale długookresowy, ale jednak stabilny, będzie zmieniał nasze podejście do przyrody. I chciałabym, bo myślę, że w tej sprawie to wszyscy jesteśmy, mówimy jednym głosem. Wszyscy zgadzamy się na ochronę, ale wszyscy oczekujemy wzajemnego dialogu i szacunku. Zamykam posiedzenie komisji.